Nie wiem, która kamera, ale witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tam. Moi drodzy, w Case Special, który wymyślił ten oto pan. O kurde, nie wiedziałem, że to przyznasz, nie? Hubert Mściwujewski i po mojej prawicy... Siemanko, siemanko, Boxel, szacunek dla ciebie, Hubert, bo rzeczywiście idea programu Cage Legends wyszła od ciebie i oddaję tutaj kredyty dla Hubcia. Słychać go w ogóle, bo ja go nie fajny słyszę. Fajny pomysł. Tak? Ja go słyszę. Słuchajcie, no pomysł się pojawił taki, że jest to gala specjalna, jest to gala wyjątkowa, jest to gala na PGE Narodowym, więc i format musiał być trochę jakiś inny, nie tylko takie typowe programy. I chcemy dzisiaj, słuchajcie, powspominać te 6 lat, te 2251 dni od gali Fame 1, która była w Koszalinie. Jakżeś to obliczył? Słuchaj, wujek Google zawsze pomoże. No i co, mamy dzisiaj dla was przygotowane 3 panele, na których pojawią się osoby, które wystąpiły na gali, na galach Fame. Także co, chyba nie będziemy przedłużać, zaczynamy, bo mamy bardzo dużo... Ja jestem ciekaw, czy Sergiusz wystąpi normalnie na YouTubie, czy nagle Sergiusz będzie w ostatnim panelu i przejdą na Kika. Bo podobno Fame jest bardzo właśnie, znaczy podobno, mówili to, że boją się Sergiusza eksploatować jakkolwiek na YouTubie, bo nie chcą bana dostać. Ubercie, co? Klasyka programowa. Sponsorzy, dzisiaj moi drodzy. Oficjalny sponsor, dodatkowo WKDZiG, GBS, który obchodzi 7 urodziny, Michale. No. Z tej okazji czekają na was specjalne promki na gbs.pl, 3 kawy w cenie 2 i inne promocyjne zestawy, ale to nie wszystko. Pamiętajcie, że kawki w puszce od GBS znajdują się również we wszystkich Biedronkach w Polsce. Jim Beam, czyli twój pierwszy wybór w sporcie i zdrowym odżywianiu. Skorzystaj z kodu FAME10 i zyskaj aż 10% zniżki na wszystkie produkty Jim Beam. HotPay Extreme Hobby, czyli producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Royal Watch, partnerami są The Bakes Bushido, Ubezpieczenia Grodzki, MML Centrum Medyczne i Auto Kofeina. Patronami medialnymi gali jest SK, SK Rock, Super Express, a partnerem transmisji jest Canal Plus. I moi drodzy, przez najbliższe 24 godziny Fame rozda wam w nowej aplikacji Fame App ponad 1000 nagród, jak i kody na subskrypcję na Canal Plus Online, bilety na gale, gadżety, koszulki i wiele innych. Bilety na gale! Do Fame App wystarczy, że zeskanujecie kod QR poniżej i pobierzecie aplikację Fame App z Google Play i App Store. Dobrze ci poszło, byku. To co? No to chyba zapraszamy uczestników. No zaprośmy pierwszego panelu. Uczestników pierwszego panelu. Tak, zapraszamy nasze gwiazdy. Jak dziwnie, kurwa, patrzcie, jak Gęsiego zapierdalają. Bez żadnego zapowiadania, Gęsiego idą. Adrian Polak. Jakie dziwne. Chatkę, słuchajcie, legenda Fejmu. Meduska. Meduska. Pustie. Oficjalnie. Witamy cię. Po raz kolejny. Rycerz nawet przyszedł. No i nasz rycerz. Jest, no rycerio. Rycerz przyszedł. Matrioszka też przyjechała dzisiaj do nas. Matrioszka. Matrioszka jest z nami. Słuchajcie, zanim zaczniemy, mamy przygotowane fragmenty wideo. Po 4 na każdy panel, także puśćmy ten pierwszy. Walka rycerska była stary na pierwszej gali. Są ciężcy i ich ciosy również są ciężkie. Piękny los. Krzysztof! Tango! Oj, poszło mocne kobiecie! Mamy drugą obrajenie, mamy drugą tego! Jest gigantyczna przewaga! Boję się o te duże motki, naprawdę mogą z taką masą zrobić wielkiego placka z głowy wiewióry. Cała hala za wiewiórę! Aj! Mamy uderzenie, jest! Przerwanie! Sędzia przerywa walkę po... Pozbyłem się kompleksu, nie? Ściągnięcia koszulki. I to jest jednak dla mnie coś piękniejszego niż wygrana, ale wiem, że wygram, wjeżdżam tam i będę się cieszył podwójnie. Ile kilogramów już schudłeś? Na tą chwilę 18, w piątek będzie wow. 20. Nie jem więcej już kebaba, Buźki i olotata, To jest bandura, słuchaj. To jest bandura, kurwa? Bandura był, kurwa, hipisem? O kurwa! Ej, to na końcu miałeś jakiś challenge od bandy, że musiałeś to biewać? Nie, ale też nic nie dodałem o tobie, więc bandy też nie dodałem, bracie. To co,
rycerzu, chyba zaczniemy od ciebie. Może zdej mi ten hełm, bo się cały tutaj spocisz. Słuchaj, jesteś postacią historyczną. Pierwsza i chyba jedyna walka... Dosłownie historyczną. Ale się tak, spocił, ma nosy pierwsza przyświeci. I chyba jedyna walka w historii na miecze. No jestem niepokonany w walkach rycerskich Fame MMA, także... Tak. Słuchaj, jak w ogóle to się dalej potoczyło? Ty to, nie wiem, wspominasz? Ktoś się cię pyta? Ktoś wie, że to byłeś ty? Jak to wyglądało? Wiesz co, to jest tak, że ja do tej pory gdzieś tam mam właśnie takie akcje, że po jakimś czasie, jak zaczynam gdzieś opowiadać w jakimś towarzystwie czy w jakiejś sytuacji, że jestem rycerzem, że się biłem, to ludzie tak... A to nie ty byłeś na Fame? Ja mówię, no ja. Ale nie czerpię z tego jakichś tam, wiesz, życiowych profitów, czy tam nie jestem jakoś super rozpoznawalny dzięki temu. Hełm miałeś, nie? No to ciężko. Dokładnie. Natomiast jak to się rozwinęło, no powiem ci tak, dalej walczę, dalej jeszcze to wszystko się rozwija. Powstały nowe federacje takie, które skupiają się stricte tylko i wyłącznie na walkach rycerskich. Polecam tutaj kanały PWR, pełnokontaktowe walki rycerskie. Powstała teraz federacja duża w Stanach Zjednoczonych, która skupia nawet widownię rzędu 10 tysięcy osób. Więc ci rycerze tam naprawdę zaczynają w ogóle... Rycerze w Stanach, nie? Indianie powinni być, a tutaj jednak oni dają radę. Krzysztofie, przeczytam taką jedną wiadomość z czatu, bo ona się teraz ciągle powtarza, że ludzie nadali ci pseudonim Ojciec Wardęgi. Tak, coś było faktycznie. Racja. W sumie identycznie. Dobrze to wygląda. Słuchajcie, mamy dla was też... Jo! Nie no, z tym chemem tu przesadzili, stary, on zaraz tam się roztopi. Przygotowaną niespodziankę. Co za tym zniłeś? No. Wzięło cię na wspominki, bo was było Ja mam nadzieję, że Sylwka nie pytają, czy tam twój stary będzie, czy coś. Bo was było dwóch wtedy, no nie? Ten twój drugi kolega dzisiaj nie mógł się pojawić. Ale słuchajcie, mamy zastępstwo. No i co, chcielibyśmy, żebyście nam zrobili jakąś małą inscenizację tutaj. Także... Jak to wyglądało na Fame 1? Tak. Przywdziej swoją zbroję. A was też uspokajam, słuchajcie, mamy trzy panele. Każdy z zapowiedzianych gości będzie. Tutaj mamy pierwszy panel, jeszcze czeka nas drugi, trzeci, także trochę dzisiaj czasu z nami spędzicie. Stary, ja tego ziomka w kurwę szanuję. Wyobraź sobie, że on zakłada Tindera na przykład i chce dziewczynę poznać i dziewczyna się go pyta, czym się zajmujesz, a on jej odpowiada, jestem rycerzem. Wiesz, chłopak ma mi oryginalną, fajną pasję. Ja pamiętam, byłem dzieciakiem, to czasami jeździliśmy w takie właśnie miejsca, gdzie były różne inscenizacje właśnie rodem z średniowiecza i tam albo były jakieś pokazowe walki rycerskie, albo właśnie takie różne dziwne wypieki były w sprzedaży, taka troszeczkę aranżacja a la wioski, bo z rodzicami trochę jeździłem swego czasu na jakieś takie eventiki różne i to zajebiste było, bo dzieciakiem. To i zapraszamy rywala. Gdzie on jest? Pod Płomyki, no tak, tak. Wspaniały, zajebiste to było, serio. A w Malborku też byłem jako dzieciak. Ja pierdolę. Ej, dobra, ktoś nie był w Malborku, jest zajebisty, polecam. Ja nie wiem, jakbym dzisiaj się odnalazł w tym miejscu, ale wtedy to ja się normalnie czułem w jakiejś magicznej krainie. Mega dojebany, zajebisty zamek. Warto odwiedzić. Ja sam planuję pojechać jeszcze niedługo, bo Natalia nigdy nie była. Z Natalią bym pojechał. Tylko jest kawał drogi do Wrocławia, z 5 godzin jazdy, myślę. No gdzie on jest, ten drugi? A, tu. Dobra, ale jest wejście. Jakby był wkurwiony. Tak. Elite Knight wchodzi do gry. Ej, oni się serio tłuką. Oni się serio tłuką. Low kicki lecą normalnie, stary. Rycerze low kickami się napierdalają. Prącik nawet poszedł. Co ty się znowu odpierdala? Pierdolę. Co ty kurwa tutaj robisz? Czym ty kurwa walczysz? Mieczem czy wykałaczką? Bąbel, co to dzwoni jest? Ci telefon. Miecz czy wykałaczka? Dzwoni ci telefon. Miecz czy wykałaczka? Jak ci nie pasuje miecz, to se weź kolczugę. W ilu tych brałeś udział w bitwach? We wszystkich. No to jak we wszystkich brałeś, to musisz uderzać kurwa. A ty bąbel patrz się łódź. Zobacz. Zobacz, daj na to, kurwa. Bądźcie! Kurwa mać, tak można pierdalać, rozumiesz to? Panowie, z życiem, kurwa, z życiem! A ty się bąbel pać, bo jeszcze może na miecze wyskoczymy. Słuchajcie, Marcin będzie na drugim panelu, uspokajamy was.
To jak za... Marcin, co go zmotywował? Bo tam się ktoś... Starzy rycerze zapasy nawet robią? Zaraz wali. Kurwa, pierdolę. No to przypadek. Dobra, jest, wygrałeś. To jest pierwszy free fight. Fame 22. Krzysztof Olczak niestety przegrał 1-1. Ej, dobra, oni tymi mieczami są w stanie się w ogóle zajebać, czy nie? To jest bezpieczne? Dziękujemy ci, kolego. Ej, powiedz mi, wy jak macie zawody, bo ja widziałem, że ty w 2016 roku w ogóle wygrałeś jakieś mistrzostwa Polski, to wy się możecie naprawdę tłuc nawet na glebie? Znaczy, wiesz, to w grupowych walkach to jest tak, że w momencie, kiedy gość upada, to jest wyeliminowany, no bo symulujemy pole bitwy, więc jak gość upadnie na bitwie, to ktoś dopada mi z rekordią, go tam kończy i okay. Gość już sobie nie powalczy. Ale w jeden na jeden... Robiliście, to była inscenizacja, czy naprawdę coś tam sobie nie, no to było na spontanie pełnym, zupełnie. Okay. To boli wariacie ogólnie? Dobrze trafi, to boli. Tu na końcu teraz cię bolało, bo to wyglądało dość groźnie. Pajuta w zęby na końcu, jak leżałem. Była taka... A, dobra. Przekonująca to dość, bym powiedział. Dzięki, no. Załóż kask i niech cię pierdolnie tam. A bo, chcesz? Nie. A pan ma nową szufladę. Niski próg bólu, nie mam tatuaży, wiesz co, nie, to nie chcę. Natomiast wracając do tej PWR-owej konwencji, to teraz coraz więcej tego parteru sobie dopuszczamy i po obaleniu przeciwnika jest 10 sekund. I się chłopaki mogą tam kulać, zdobywać punkty. Aha. Bić i wygrać przez knockout. Bić ucznie. Nie, no gać już nie ma. Gać już nie, ale uderzenia głową, kolanami, nogami, soccer kicki, spoko. A wyjebał ktoś kiedyś na przykład maczugą kogoś na parterze? Wiesz, to były różne takie pomysły. Teraz za dwa tygodnie komentuję taką galę walk, gdzie będzie pojedynek na dwuręczne siekiery. Dwóch typów będzie się bić. Co ty gadasz? Wtedy muszą być jakieś super wzmocnione zbroje chyba, nie? No, chłopaki mają porządne te zbroje. No, jak się bijemy 5-5, to ja też najczęściej wychodzę właśnie takim mojego wzrostu toporem dwuręcznym. To jak ustawka normalnie 5-5. Ustawka no, tak. Na miecze, ty, ze sprzętem. No, mieliśmy kibiców też w swoich szeregach, nie ukrywam. Tak? Tak, byli chłopaki, którzy kiedyś się bawili kibolką, a później przyszli do nas się na... Stary, kibice zostali rycerzami. Chciałbym zobaczyć Denisa Załęckiego w zbroi, kurwa. Jak krzyczy za Toruń, kurwa, i leci z toporem, nie? Kiedy dałeś zbroję, bo stwierdzi, to legalne trochę jest bardziej. Bychu, nie chcesz się napić czegoś może? Masz. Nie. Masz wody? A my te... Odstapnij sobie trochę, a my przyjdziemy, słuchajcie. Ale zostając w temacie Fame 1. Tak. Do pana Handke, tak, który jest tutaj z nami. Jestem. Obecny. Powiedz mi... Bo o tobie się we frikach mówiło bardzo, bardzo długo. Do dzisiaj tak naprawdę się o tobie mówi, ale ty stoczyłeś tylko tak naprawdę jedną walkę z Wiewiórem, którą wygrałeś i później cisza. Co się działo przez ten okres, jak nie walczysz? Nic się nie działo, trenowałem, były tam jakieś oferty, nie powiem, że nie. Nie dogadaliśmy się wtedy z federacją, miałem się bić od razu na drugiej gali ze świętej pamięci Arturem Walczakiem. Chciałem więcej czasu na przygotowanie i się tak to przyciągnęło. Potem się nie dogadaliśmy i się temat ucichnął, nie? Tyle. A nie szkoda ci tego, że zobacz, w sumie wygrałeś z Wiewiórem, Wiewiór robi taką karierę, tutaj wygrywa sobie... Podwójny mistrz, wygrywa turniej. Bańkę 500 tysięcy, sygnet. A tutaj jednak widzisz, o tobie trochę tak zapomniano, nie? Może i tak, ale jeszcze nic straconego mi się wydaje. Tak. Chciałbyś rewanż z Wiewiórem? Czy ja bym chciał, ja wygrałem tą walkę, więc to on by powinien chcieć, tak? Myślisz, no Michał, że on teraz... jest tam medialny, słuchaj, to, że on jest medialny, okej, okay, fajnie, tam szanuję to, doceniam, no ale to co, ja mam się prosić o rewanż? Ja wygrałem, a to u niego widnieje czerwone. Na czerwono, tak, że ze mną przegrał, nie? A z dzisiejszym Wiewiórem dałbyś sobie radę? Na spokojnie, Bogdan, na spokojnie. Okej. Okay. No to jest dla ciebie zadanie, nie? Słuchaj, 30 listopada mam walkę zawodową we Wrocławiu na gali ACL, także zapraszam wszystkich. A ty nie miałeś w ogóle więcej propozycji jakichś? No bo w sumie zawalczyłeś raz. Ja dzisiaj patrzyłem, ten wygrałeś. To ciekawe, bo ten ziomek chyba kulturystą był, czy strongmanem, coś takiego i ty chyba nagle w walki poszedł, na to wychodzi, po tym fejmie jedynce. Jakiś turniej, tak? Wagi ciężkiej? Tak, to był turniej semi-pro wagi ciężkiej wygrałem, no i teraz... Trochę bliżej mikrofon. Teraz już przechodzę na zawodowstwo. Aha, także... okej. Okay. Trenuję w Ankosie w Poznaniu, także mam mocnych sparring partnerów. Chłopaki tam trzymają nade mną pieczę, nie jest wszystko okej, nie? Także jest okej. Dobra, przejdziemy teraz, mamy materiał numer 2. Mam. Włączmy materiał numer 2 w tej chwili.
Do Barcelony chcę lecieć sam, to będzie moja pierwsza podróż solo, także będzie... Okay. Włosy były śmieszne. Myślę, że kurwa... Może być tak, że nawet zawłączę się i będą... Co tu się dzieje, panowie? Ale co wy robicie? Co wy robicie? Przysiadłem tam z tyłu, co to takiego śmiesznego? Przyszedł im powiedzieć, że to jest historia. Nie mogłem, jak tak mówiłeś, bo płakałem, nie? Bo zobaczyłem tutaj, czytałem czat i zobaczyłem mordo tutaj, jak Medi ma włosy tak ułożone, nie? Bez kity. Pierwszy mistrz tam poszedł. Klaun z Koszalina trafia, jeden CPW. Oj, potaktarowa, moja ulubiona technika. Pięknie. I pięknie dopięta, błyskawicznie. Adrian Meduza. Nie wiem, patrz, jak ja się czułem wtedy. Kurwa, nie chciał stawić zdjęcia ze mną. Jak ja mogłem się czuć? Jak wy byście się czuli? Przyszliście tutaj realizować swoje marzenia, on nie chce stawić z wami zdjęcia. Bułeczki cząstkowe podpierdala! Trener fitness. A to was sytuacja. Teraz przestać to kaską wylądową na ziemi. Ale dobra, brawy, brawy, brawy. No właśnie. Grapplera to trochę za mocne słowo. Kogoś poniosło. Maciek, ale to też jest to taki ikoniczny moment, jak Kasiusz, pięściarz, nie bokser, tylko pięściarz, udusił ciebie. Dlaczego do tego doszło? Bo trener przyszykował zajebisty game plan ogólnie, nie? Że masz wejść na początku, pewnie cię pierdolnie, więc bądź na to nastawiony, za akcją zepnij go pod siatkę, będzie trochę szarpaniny, ale jakoś z tej siatki też nauczył mnie, żeby właśnie go obalać i wtedy do dosiadu. A ja mówię, no dobra, no to mam dosiad i co mam robić? No napierdalaj go cały czas, nie? I akurat wszystko w walce było identycznie, kurwa, tak jak trener mówił, wchodzę, wywróciłem go, napierdalam go i on nic. I on mnie napierdala, mówię, kurwa, co mam robić, nie? No i finalnie się spompowałem i mnie wtedy przewrócił ogólnie. No, więc wszystko byłoby zajebiście, gdyby jeszcze nauczył mnie, jak na przykład go poddać z tego ostatniego elementu. Ale tego nie zrobił niestety. Czyli trener spierdolił. Tak, bo powiem wam tak, tak, wygrałbym, ale to ogólnie było przez to, że to był COVID wtedy i ogólnie wszystkie fitness kluby zamknęli, nie? I nie mógł bicepsa zrobić. Ja pamiętam, byłem wtedy na siłowni. Treningowe wszystkie te kluby i my ogólnie w parku trenowaliśmy końcówkę przygotowań. I przerobiliśmy cały plan chronologicznie i ta końcówka, to on już na trawie mu się nie chciało tarzać. I dlatego tylko przegrałem tą walkę. Aha. Trener zawinił, bo nie chciało mu się tarzać tak, w trawie. Tak, no nie chciało mu się tarzać w trawie. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że ja jestem też jedyną osobą, która Fame MMA odobserwowało. Mi bardzo przykro z tego powodu. O kurwa! Admina powinna być. To weźcie, ej, dajcie mu followka. Dajcie mu followka, dajcie mu followka, bo przyszedł. Ale ogólnie ja też was nie obserwuję jak coś. Ja pierdolę. No to follow for follow. Ale to było dlatego, jak zobaczyłem, że wy mnie nie obserwujecie, bo się obraziliście za walkę z Meduzą z kolei. Ale... Chłop stwierdził, że jak Fejmu obserwacji nie daje, to im też kurwa nie da i zabrał. A potem poszedł sobie zęby nowe wstawić. To kurwa śmieszny jest ten Fejm, naprawdę. Nie, nie odobserwowali. Odobserwowali cię też, tylko potem ty walczyłeś jeszcze raz i wtedy ci... Kurwa, ty rozkminiasz takie rzeczy? No, raczej może. Ale ogólnie bokser wczoraj mnie zrobił. Chłop followy sprawca. Dlatego. Tak? No, kurwa, a, bo dzisiaj na live chciał się pojawić u ciebie. Kurwa, afera followkowa. Zobacz, jaki ten. Ej, to Fejm MMA, czekam na ten. Zaraz zobaczymy. Już masz. Dzięki za już masz followa, stary. Dostaliśmy informację, że masz followa. Teraz możesz się tutaj, wiesz, ten... Operkę połkowa. Przyłożyć. Wam też zostawię. Za follow, follow for follow. Za followują i jutro znowu unfollow. Ktoś no. Tak robi ogólnie, tu siedzący często. Tak? O kim mówisz? Powiedz kto. On wie. Medi, teraz przejdźmy do ciebie. To ja? Czemu ty nie wróciłeś? Ja? Nie! A, kurwa! A, ja ten! Tak, miałem jakieś followy, pojebane o followy, co? Czemu nie wróciłeś w ogóle? Gdzie? No, tutaj do klatki, do Fejmu. Kurde, a nie, boxer. Jakoś nie chciało mi się trenować ostatnio. Podpisałem się na dużo walk. Gdzie, tutaj? Niestety, no. Aha. Mam aktywny kontrakt, no nie chciało mi się trenować, jakoś taki leń mnie dopadł. I nie ukrywam też, że ta porażka trochę mi ucięła skrzydła. Tak mnie, kurwa, złamało to trochę. Ona była rok temu. I z Jaksem. Z Jaksem. Była rok temu ponad, nie? Ale rok taka temu, porażka, no. Stary,
To nie była porażka, to jest... Wiesz, ty nie mogłeś bić, ty nic nie mogłeś robić. Ja wiem, ale kurwa... Ale tutaj tak nie byłeś w swoich walkach, więc wiesz, to tak trochę pod niego ogólnie. Choć moim zdaniem powinien wygrać, jakby ogólnie same punkty liczyć. Nie, on się sam zgodził, to był, wygrać, on sam wymyślił takie zasady i to było... Ta, ja od no, razu z tego, co słyszałem... tą porażkę, ja tu się nie w ogóle ale nie... Od razu było mu powiedziane, ale... że jak nie skończy, jak nie... Jak nie skończy, to... Nie skończy, to przegra. Tak. Ale tak ogólnie jakby po prostu liczyć punkty, to on wygrał. Jasne, że tak, dlatego mówię mu, no, że... No, ale ogólnie gdzieś tam siadło mi to uderzenie takie w dumę, bo no wiadomo, no kurwa, Jax to gość, który 9 minut mógł mnie napierdalać, a jedyne co mi zrobił, to mnie lekko podrapał i jeden cios w nos dostałem tak naprawdę, to w 9 minut to myślę, że olejnik by mi większe obrażenia zadał, a mimo wszystko przegrałem, więc to mnie kurwa bardzo zabolało. No ale co, był odwet na jednej kurwa z konferencji. No i co, może wrócę, no kurwa. Pasza wypad, szkoda mi jest go w chuj, że nie będzie się bił, bo wiem, że okres przygotowawczy przeszedł i wiem, że on tam się pogodził z tym, nie chce walczyć, ale jakby chciał, to mogę to dla niego zrobić, za 3 dni mogę wejść. Po prostu dla niego, żeby mu ten narodowy nie przepadł. Wiadomo, że nie jestem teraz w jakimś swoim sportowym pramie, bo w ogóle nie trenuję, ale byłeś szkoda na jednym mi się treningu, zrobiło jaka po prostu. To chciałem powiedzieć, byłeś na jednym treningu? I później przestałeś chodzić. Tak, tak. No jakoś tak, kurde, brakuje mi takiego pazura, takiego, jakby to powiedzieć. Dowiedziałem? U mnie jest tak, albo mi się chce, albo mi się powie. Czekaj, powiedz mu to. To jest prawidłowy freak fighter, bo prawdziwy freak fighter trenuje tylko jak ma podpisany kontrakt i walka. Tak, tak, ja tak, kurwa, robię, tak. To tak wyglądają freaki, kurwa. Nie trenujemy cały rok, kurwa, 360 dni, napierdalamy, kurwa, dietę, tryhardujemy, bierzemy sterydy ciągle w dupę, w barki i, kurwa, w każde miejsce, gdzie to zwolone, gdzie wbijać igłę wolno. Tylko 3 miesiące na spokojnie i tyle, kurwa. To są freaki, a nie jakieś KSW w dupę jebane. Morda, jak ja trenowałem, to jeszcze nie wiedziałeś, co to MMA, kurwa. Słuchaj, prawda, bo mamy informacje... Reżyserki od federacji. Szanse są pół na pół, bo ty chcesz, ale fejmy... Dlatego macie podobny rekord z ratajem. Szanse okay. Wynoszą 50%. Bo my z ratajem promujemy prawdziwy freak fight, kurwa. No to tak ostro. Wynoszę 50%. Tak na ucho dostałem, wiadomo. Ulfik, ja nie mówię, że ja chcę, ja mówię, że mógłbym to dla niego zrobić, bo jest mi szkoda po prostu jego okresu przygotowań. Ja to szanuję. Ja jestem... Bo ja też nie mam ale... oparcia na walki jakby... Ja dostałem tak na ucho. Ale nie wiem, kto z reżyserki tak powiedział, bo to średnia gaducha. To od razu też w imieniu Fejmu chcę powiedzieć, że szacun dla ciebie, że chcesz wyjść, ale tutaj ważne jest... To ten moment followowy, nie? Jarek ogólnie ma jakieś też swoje kryterium, że on chce... Ja wiem, ja to rozumiem. Tak, ja po prostu mówię, że jakby dla niego mógłbym to zrobić, ale też nie mam oparcia. Ja mi się w ogóle nie chcę bić. Ale... A tego gatunku mam, co to za kryterium Jarka Paszy, że on chce się bić z mistrzem świata? To akurat dziwne dla mnie. W sensie, jak mu to obiecali na kontrakcie czy coś, to spoko, ale tak, no nie wiem, dziwne. Zwłaszcza też ostatnią walkę jednak z Dubielem przegrał, nie? Wiem, że gdzieś tam kiedyś był taki pomysł na naszą walkę i po prostu... Chuj tam, no mógłbym spróbować po prostu tako, ale to też nie jest jakieś takie, że muszę. Jakaś furtka jest w takim razie. To ja mam takie pytanie ogólnie do was, może trochę kontrowersyjne. Wam to nie było trochę na rękę ogólnie, że ta walka wypadła? Bo były no, duże garze na przykład przy tym. Czy wam to może trochę nie było też na rękę w jakiejś kwestii? Jeżeli chodzi ogólnie o Jarka, to jeszcze nie jest ostatnie słowo federacji, jeżeli chodzi o jego walkę. Czyli może być jednak to walka. Rafał Pasternak tutaj działa i sobie szyje na bieżąco, sprawdzamy wszystko. Wiesz, to jest kontrowersyjny, najbardziej kontrowersyjne jest to, że rzeczywiście sam Diablo zachował się średnio wobec nas. Średnio. I jeżeli my będziemy przyzwalać na takie zachowania i będziemy ogólnie pozwalać na to, żeby akurat tutaj sportowiec z egotopem, bo to jest egotopowy. Nie no, wobec mnie też się wujek brzydko zachował, tylko mi chuja w dupę wsadził. No tak, to kurwa, no wyruchał was w dupę, nie średnio się zachował, nazywajmy, czy powiem, zruchał was kurwa do odbytniczo. I nawet nie napluł kurwa przedtem, wjechał kurwa na sucho. W chuj, no, widziałem per wyjadów jego. No właśnie, nie przyjeżdża, wiesz, z programu uciekł. Na konferencję nie przyjeżdża. A najważniejsze wydarzenie medialne. Jeszcze tak naprawdę. Wiesz, my byśmy zrozumieli, jakby nie przyjechał, by napisał, że nie wiem, jest chory, nawet jakby wymyślił chorobę, bo i tak tego nie sprawdzimy, czy kurwa się źle czuje, czy nie. Ale Ofen napisał ci kurwa w wiadomości SMS, że nie chce mu się przyjeżdżać, żeby wracać, nie? No to jest to jakiś kurwa pokaz, wiesz, takiego wyjebania na świadczenia, a jednak dostaje pieniądze. Ja teraz tylko porównam, Zusję, ty dzisiaj ile kilometrów przyjechałeś do nas? Skąd w ogóle? Z Gdańska. Ale ty ogólnie mieszkasz w Rosji, czy nie? Teraz tak. No tak. Teraz od miesiąca jestem po prostu tutaj u mamy, byłam jeszcze w Grecji. O ja pierdolę, kurwa, ale ile diamentów na siebie najebała. Ocie chuj, 3 bransoletki po jednej stronie, 2 po drugiej, jakieś pierścionki, kurwa, Cartier z diamentami, ocie chuj.
Byłam w Turcji. I właśnie o to chodzi. Nagrywałam teledysk z chłopakami. Że nawet, widzisz, Zuzię potrafiła przyjechać z Gdańska na program, gdzie ona nie walczy tutaj, tak? Tylko po prostu na naszą prośbę. I to też chodzi o coś takiego. A właśnie, a jeżeli chodzi o ciebie, ty robisz teraz karierę w Rosji, co? Widziałam. No tak z tą karierą to spokojnie, ale możecie mnie obserwować, zapraszam, nie zmuszam, jeśli jesteście ciekawi. Zawsze możecie wejść do mnie na Instagram, zobaczyć, co się dzieje. Na razie swoich planów nie będę zdradzać. Ale wyrobił. Ogólnie wydaje mi się, że ona coś zingerowała mocno operacjami twarzy. Jakoś inaczej wygląda niż kiedyś znowu, nie? Czy mi się wydaje? Czuci się taki akcent właśnie... Dziwność jaka się zrobiła. Wschodni. Można powiedzieć, jak gadasz, to ja tak... Jak ciebie zawód? Zusia, jak ciebie? Mnie Adria. Chodź na ruską ze mną i pogawarić, dawaj. Zuzę dobra, ja tyle umiem, ja tyle umiem. Tyle z podstawy, szat. To zanim przejdziemy do Zusie, to poprosimy teraz wideo numer 3, tak. Wygląda jak ruski pieru. Po dwóch latach, od dwóch lat bodajże już nic, nie brała niczego. Tutaj mówisz, że dla fejmu zrobisz wszystko. Wcześniej mówiłaś, że nie przyjmiesz nigdy walki ze mną. Wzrosły mi zasięgi. Mam najpotężniejszy Instagram. Z tym, że dla fejmu zrobię wszystko, nie mam, nie wiem skąd ty to cytujesz. Wiem, że wiele razy tak żartowałam, ale to jakby brać wszystko dosłownie, to można by ci wyciągać, że u Kuby Wojewódzkiego mówiłaś, że pijesz krew z okresu. Teraz no to... wypiję twoją, stara, nie? Mogę ci odgryźć nie mam ucho, mogę okresu. Ci odgryźć ucho w oktagonie, mnie zdyskwalifikują, ale ty będziesz pierdalać bez ucha do końca życia. Cios za cios! Zusie leci! One długo kondycję nie pociągną! One mogą tutaj zaraz skończyć wszystko nokautem! Ma, która wychodzi do drugiej rundy, paręż prawy na szczękę! Marta! Linki! A jeszcze a propos bycia nienormalnym, to przypomniał mi się zajebisty dowcip. Przychodzi typ do kina i mówi, poproszę bilet. Typiara mówi do niego, jaki normalny? Nie, popierdolony. I szczerze? To jest miara, Zuśka. Nie wiem, w te tam 60 kilka sekund mieliśmy streszczone te twoje występy. I słuchaj, dlaczego od dwóch lat nie ma ciebie we flikach? Co, ja miałam w ogóle propozycję. Miałam walczyć z Lexi na klaucie. Już chyba nie musimy ukrywać nas w federacji. Miałam walczyć z Lexi na klaucie, walczyła z nią Marta Linkiewicz. Ja nie walczyłam z Lexi ze względu na to, że w ogóle... Tam ciągnęła się historia, bo to najpierw miało być na Hajlik zamknęli, potem ja nie mogłam, potem ona nie chciała po tej walce z Hornik. Miałam walczyć wtedy, kiedy Linkiewicz, ale ja zrezygnowałam z racji tego, że podpisałam kontrakt z Pandorą, tak, tą Pandorą, którą wszyscy znamy i pojechałam z Pandorą na kontrakt do Brazylii, więc... Kurwa, jedyna Pandora, którą ja znam, to jest Pandora Gate. Jaka Pandora? Że biżuteria? Wolałam wybrać Pandorę i Brazylię. Co? Słowo? Co? Jaką Pandorę? Pandora, co? To dziwnie brzmi. To jest słowo takie, wiesz, teraz. A no, zapomniałam o tym. Pandorę, ja Pandory, biżuterię. Chodzi ci o biżuterię. Myślę, że tak, nie Pandory. Wcale o tym nie pomyślałem. Chodzi o mnie no właśnie, ja nie pomyślałam o tym, o czym wy. I wybrałam Pandorę i wybrałam Brazylię. Miałam propozycję z Rumunii, miałam propozycję nawet... No Bogzel też Pandorę wybrał. Nie no, kurwa, no, chodzi o to... On, a to on ten żart, został wybrany. To jego Pandorę. Nie przerywajcie, kobiecie, halo. Miałam propozycję nawet walki 2 tygodnie temu na Misfits, tym od Kingpinga, tam gdzie miał się bić chyba Amadeusz Ferrari. Tak, tak, tak. I po prostu teraz to może kiedyś mi się zachce, na razie nie jest to w moim planie najbliższym. Mhm. I po prostu nie, wiesz, robię sobie inne rzeczy, zaczęłam robić muzę, ale też pomyślałam, że mogę po prostu pójść dalej ze względu na ten viral, który międzynarodowy, który kiedyś mi się przytrafił i na moją obecną znajomość języka rosyjskiego uznałam, że po prostu dobrze będzie wypłynąć gdzieś indziej niż tylko tutaj. No natomiast ja, właśnie... ja się nie odcinam, jestem, wiecie, ja jestem artystą, mogę zmienić zdanie co 5 minut, nie? Ja właśnie przy tym viralu chcę zostać, bo ty zyskałaś ogromny skok popularności. Ogromny. Po tych TikTokach z tobą i tak dalej, że najpiękniejsza zawodniczka MMA i tak dalej. Były takie TikToki, które miały jakieś pojebane lajki, tam ileś milionów ich było. To teraz jest dużo rolek, do które zdobywają jest... po 5 milionów, tak. Nawet serduszek tam na Instagramie, i co jest dużo. Ja właśnie się zastanawiam, jaki to ma przekład na twoje realne zasięgi, na przykład na Instagramie i tak dalej. Jak to wygląda? No na przykład teraz... to mam strasznie duże zasięgi na rolkach samych chociażby, nie? I one bardzo mi wyralują. Na przykład
z jednej rolki ostatnimi czasy, właśnie z walki jakiejś. Miałam 23 miliony wyświetleń i z jednej rolki przyszło 200 tysięcy obserwujących. Z jednej rolki, nie? Także to są ogromne zasięgi. Właśnie Meduza mówił coś takiego tam na wejściu, że mimo tego, że nie walczy, to cały czas się na tym ślizga i zbiera z tego profity. I to jest najpiękniejsze, nie? Że dalej to się, tak, że dalej to się kręci. Emeryturka, nie? Zasięgowa. A jak? Nie, no ale taka jest prawda, no wszyscy zbieramy. W życiu trzeba sobie radzić. Jeśli już się rozkręciliśmy, to cały czas zbieramy z tego profity. No i to się też przekłada na przykład na tą moją popularność w Rosji. Tam po prostu każdy wie, kim ja jestem. Tak samo jak pojechaliśmy kiedyś ze Spontanem, jak robiliśmy projekt z Wojtkiem Golą, to Wojtek już kiedyś chyba nawet na jakimś panelu wspominał, mówił że tam na w Hiszpanii chyba tak, mnóstwo ludzi do ciebie podchodziło i znało całe mnóstwo. Ja jestem międzynarodowym influencerem, a nie polskim. Ja mam międzynarodowe zasięgi i większość tych ludzi nie jest z Polski, tak na dobrą sprawę. Prawe, więc uważam, że błędem by było tego nie wykorzystać. Okej. Okay. Tym bardziej przy znajomości języków, jaką mam, bo ja mówię biegle po angielsku i myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że mówię biegle po rosyjsku. Wiadomo, że ten poziom nie jest jakiś wysublimowany, natomiast jest bardzo swobodny i zrobię wszystko. Powiem wszystko w tym języku, powiem wszystko. Okej. Okay. Wyczerpująca odpowiedź, a czwóreczka. My odpalmy czwóreczkę, wideo ostatnie numer 4, lecimy, no. Ostatnie. Bo nawet ja walnąłem tam przy którejś próbie, oczywiście, bo ja też nie ale ja teraz, nie, przepraszam, ja teraz nie piszę, tak wyglądał face to face kiedyś? O kurwa, jaka ta oprawa była paskudna w ogóle wtedy, ja pierdolę. I więcej od ciebie. Ale to konferencja dzisiaj z programem jebiecki. Kurwa, ty mówisz szambea do kogoś. Ty z szambeą jebaną. Ameba, czy tam ameba, kurwa. Jebany, kurwa. Wiesz co to jest ameba w ogóle? No debil, tak jak ty. Weź sobie sprawdź na tym, w Google. Co, już szukasz moich kurwa tekstów używasz teraz? To Żynek, to był gigasłabe. Co to? Edzio versus Ferrari, który jest groźniejszy, a ty gadasz? Wiesz co, Ferrari nie przyjechał Teslą, bo to konkurencja dla Ferrari. Co ty, śmiesz? Nie przerywaj mi, kurwa, kultury cię nie nauczyli patologią jebana. Że są nietypowe warunki walki, ponieważ pierwsza runda jest K1, a dwie pozostałe są w MMA. Adrian, prześladuje cię, co, ten knockout? Nie, czemu? Nie? Nie, wcale, to nie. To jest chyba najbardziej ikoniczny moment fejmu, jakbym tak miał określić. No, stary, ja mam się z tego cieszyć, poszedłem spać, jak tak wygrałem. A powiedz mi, to tylko tak już o takie pytanie zdrowotne. Nie miałeś żadnych problemów potem neurologicznych potem? Nie wiem, no wyglądam jakbym miał. Ja pierdolę. No tak. Zróbmy ankietę na czacie. Ankieta na czacie. Wyglądam, jakby czy Adrian Polak wygląda, jak miał problemy neurologiczne? A jeszcze jedną rzecz po propos tego materiału, który oglądaliśmy. Czekaj, tylko ten dokończę, że pierwsze face to face w historii to było właśnie to ogólnie. To było pierwsze face to face w historii. Tak, bo wcześniej były same cage pojedyncze, ale tak mi się spodobało, jak gdy byliśmy na konferencji, że stwierdzili, że Kas już sam nie będzie taki zajebisty. Nie, ja co, poniedziałek było więcej widzów niż dzisiaj. I wtedy zostałeś nazwany Ambeo. Tak, i wtedy się narodził w ogóle format face to face, żeby takie coś robić, wtedy, to ogólnie zajebiście. Teraz wtedy zobaczyliśmy też za granicą, że ogólnie zaczęły żreć takie programy pomiędzy bokserami. Okay. To jeszcze było w takim, wiesz, ciemnym wydaniu. No i tu mieliśmy tak boksera jednego, nie? A drugi parterowie. Przeróbka z kiepki była ogólnie lepsza, nie? To bokser kontra grappler. Bokser kontra grappler. No i wprowadziliśmy ten format, zmodyfikowaliśmy go, żeby była ambonka. I tam pierwszy rekord chyba 40 tysięcy było i wszyscy zajarani, nie? To jest trochę inne czasy. I to też było po pierwszej konferencji, więc od razu was wrzuciliśmy, bo wyście tam już mieli spinę. Ale to było piękne. A w ogóle przecież wy mieliście tak wielką spinę. Ostatnio Kasia był u ciebie na weselu, nie? Zgadza się, wszystko się zgadza. Wszystko... Powiem ci, że ogólnie nasze kontakty się polepszyły po tej walce. Aha. Często tak jest, że jak się damy czyli, po mordzie... Czyli jak cię udusił, to... No można tak powiedzieć. To wtedy było już okej. A emocje zostały rozładowane, daliśmy sobie popysku, potem nie wiem, jakoś normalnie do mnie przyjechał, normalnie pogadaliśmy, potem się napiliśmy, no i tak jakoś zostało. No przecież teraz moją żonę poznałem przez Kasiusza też, no bo to on ją zaprosił na streama ogólnie. Tak. No i tak zostało, no i już półtorej miesiąca ślubu, Kasiusz się dobrze bawił. Ale gratulacje dla Rataja. Tak, gratulacje. Ale trzeba przyznać, no tak powiem brzydko, ale Kasio wtedy złomował, co? Trochę. Twój mocny był. Mocno się zazłomował, no tak, nie? Tak. Ciężko z nim wejść taką polemikę słowną. Jakby ze wszystkich moich walk, jak je wspominałem, no to ta była najcięższa, ale uważam, że i tak to było takie dość pozytywne, nie? No powiedz.
Wiesz, to było takie wyzywanie, ale to akurat nie było jak teraz ten, ile mamy przekraczane granice na przykład we Freak Fightach, że on nie wymyślał i nie pomawiał, nie? Więc to było to takie wyzywanie na śmiesznie. Tak. Jakby takie Freak Fighty lubiłem stale. Czekajcie, bo kurwa, dawaj, bo mamy werdykt widzów. Czy Adrian Polak wygląda, jakby miał problemy neurologiczne po nokaucie? 88% tak. Yo, dobra. 13 tysięcy głosów. Dobra, to powiem wam teraz ciekawostkę. No, dawaj. Po tej całej akcji, po tej gali, zostałem zabrany do szpitala. No. Pamiętam, że świadomość mniej więcej tak już, że zacząłem kontaktować, co się dzieje. W ogóle pierwszy raz też obejrzałem to, siedząc na krześle w poczekalni. Ogólnie zawieźli mnie tam karetką na sygnale. No i co? Posadzili mnie na krześle i czekałem, nie wiem, z 2 godziny, z 2,5. Nikt nie mógł do mnie, pamiętam, wejść tam do szpitala. No ja tak po 2,5 godzinach już, wiesz, już taki zmęczony, wiesz, już wróciłem do siebie, już mówię, kurde, chcę się najebać. Poszedłem na recepcji i pytam się, przepraszam, kiedy ja zostanę przyjęty w ogóle, będzie cokolwiek przebadacie mnie, oni, a kim pan jest? A ja, no, karetka mnie przywiozła jakiś już dawno temu, mówię, z tej gali przecież ten, a to nawet pana nie zarejestrowaliśmy, to proszę się wpisać. Ja mówię, to wie pani co? Proszę mnie wypisać na własne życzenie. I wypisałem się. Czyli ty nieprzebadany jesteś. Totalnie nieprzebadany. Ja. To sobie do dzisiaj nie wiemy, czy ma problemy neurologiczne. Wyszedłem i poszedłem się najebać. I taka była sytuacja. Ale potem... Ja pierdolę. Ale, to może najwyższa pora. To... Może najwyższa pora. W takim razie dostałem motywację. I pójdę i zrobię sobie rezonans. Ej, w ogóle dziękujemy, bo jest was 85 tysięcy na żywo, także to jest zajebisty wynik. Żaden program nie miał tyle. Najlepszy, jeśli chodzi o tą galę. Powiem ci, że jeżeli chodzi o samoobludzenie, no to tak. Mogę ci powiedzieć, że jesteś kozak, bo dobry program wymyślił. Tak, dokładnie. Podwyżka. Dlatego, że są zawodnicy z pierwszej galy. No, dokładnie. Powiem wam tak, nawet ja po walce z Pasutem zrobiłem sobie rezonans głowy, dlatego, że to jest taka podstawowa rzecz, którą należy za każdym razem zrobić w momencie, w którym dochodzi do odcięcia, nie? Czyli jak idziesz spać, nawet jak będziesz kurwa spał 5 sekund, to nie jest ważne. Jest to jakiś tam wstrząs mózgu, więc możesz jakiś krwiak zrobić. Więc ja się przebadałem. O dziwo wyszło, że nie mam mózgu. No. Nie, ale ja nie miałem na szczęście żadnych problemów, nie? Tak absolutnie żadnych. No ale to jednak kopnięcie Polaka, no, wyglądało 20 razy poważniej. Problemami neurologicznymi, nie? Dobra, ale ja potem widziałem was, bo ja byłem już na tej gali, to chyba była w ogóle moja druga gala. Ja was widziałem potem razem. Znaczy razem, to też, żeby nie zrozumiało źle. Nie, była ale taka ikoniczna fota. Nawet fota przecież jest tam. W ogóle u niego to było na Instagramie, u Barona. Jechałem, stałem pod hotelem, gadałem z ludźmi i tak dalej. Wtedy legendarny Meduza do mnie podszedł. Ej, miałeś sen? Śniło ci się coś? A było ci przyjemnie? Tak, bo ja kiedyś też odpłynąłem, ale nie po nokaucie, tylko po duszeniu. Byłem ciekawy, czy to jest to ale samo jakby. A jeżeli chodzi o sny, to ty miałeś jakąś wizję wtedy? Kurwa, stary, ja mnie normalnie śniłem. Nostradamus. Ja miałem wrażenie, że spałem całą noc, a się budzę, kurwa, po 15 sekundach, co nie? No i wracając i stoję pod hotelem, wiesz, gadam z ludźmi i tak dalej, z 10-15 minut i dzwoni do mnie właśnie Amadi. Mówi, gdzie jesteś? Idziemy się napić. Ja mówię, na dole jestem. On do ciebie zadzwonił. Tak. Ja na dole jestem. No i przyszliśmy pogadać. Pogadaliśmy sobie. Zrobiliśmy właśnie tą słynną wtedy fotę. No. I ja od razu przyznam się, ja wtedy jeszcze nie byłem w pełni, że tak powiem, świadomy. Ja, zrobił mu loda. Nie wiem, tam ładnie szumiało. Nie pierdol. Szumiało. Jeszcze nie byłem, wiesz, do końca jeszcze kontaktowałem. Potem od razu zacząłem pić. Dopiero jakoś, nie wiem, na następny dzień już tak w pełni do siebie doszedłem i tak się zastanowiłem nad tym zdjęciem, nad tym wszystkim i sobie odpowiedziałem, ja go dalej nie lubię. No tak. Ta pomyślałeś o nowym kontrakcie na kolejną walkę. Już myślałem, że Adrian Polak wykorzysta ten moment i powie, że afera budowlana była 2 dni po walce. On jeszcze do siebie do końca nie doszedł, dlatego wtedy przez cały program kłamał Sylwestra Wardęgę, że on w aferze budowlanej nie uczestniczył, bo kurwa nie pamiętał, nie? A masz takie zaniki pamięci właśnie po nokaucie. Zgoda, nie wiem, czy to jest taka zgoda. No i co? No, zdarzyło się jeszcze, że się spotkaliśmy gdzieś tam w klubie, też się napiliśmy. Ale nie wiem, co się potem w przyszłości stało, że jeszcze bardziej się poróżniliśmy, bo potem była ta legendarna konferencja, dziesiątki i tak dalej. Coś nas w międzyczasie jeszcze poróżniło. Teraz, jak mam być szczery,
No właśnie o to chciałem zapytać. Jak teraz patrzysz na Amadeusza Ferrariego? Walka słuchaj. Numer 4. No to słuchaj. Ma być czy nie? I no to tak. Postaram się odpowiedzieć szybko, zwięźle, tak, spójnie na to wszystko, tak? Jeżeli chodzi o moje stosunki z Amadeuszem, jak mam być szczery, to są na ten moment obojętne. To jest jak taka osoba w klasie, której nie lubisz, ale po prostu przez 3-4 lata macie siedzieć w jednej klasie, gdy macie lekcje, po prostu się tolerujecie. Zawsze jak go widzę, jakoś tak nie czuję aż tak tej nienawiści, co wcześniej, jak mam być szczery. No i tak to wygląda. Bardziej się już nie będę na ten temat rozwijać, bo nie wiem. Totalnie jest mi obojętny na ten moment. Wiadomo, jakby miało dojść do walki, to wydaje mi się, że wiadomo, te ogniwo by... My potrafimy się odpalić. No to ja to tak. Wiem, że ja potrafię odpalić go, on potrafi mnie, więc myślę, że to by było easy. I na pewno bym tak łagodnie nie rozmawiał. Co do naszej walki. Ja, wiesz co, tak naprawdę ja sobie uświadomiłem, że to trochę... Ja za bardzo nalegałem, może. Ja chciałem tej walki. Uważam, że ta nasza ostatnia walka, to mam dalej niedosyt. Brakowało mi tego no limit. Chciałem go skończyć, chciałem się nad nim po prostu totalnie odegrać. To był boks tuż za rękawicę. Wtedy mu się. Meksykańskie, przepraszam. Bratwus mu się wtedy ujawnił i musiał. Nie mógł walczyć w MMA. Tam ze stopą była ta akcja z palcem. No i ja cały czas byłem na tak, że chcę tej walki. Oni zaczęli stawiać warunki, w ogóle dlaczego, skoro ja wygrałem wiesz, ostatnią walkę, to oni powinni chcieć tego rewanżu, a to się okazuje, że wychodziło na to, że to ja bardziej chcę tego rewanżu, zaczęli stawiać jakieś horrendalne warunki, no to tak finalnie stanęło na tym, że leży bańka na stole i wygrany bierze całość, tak? I na tym tak naprawdę stanęło. I nie zmienia się. Jeżeli Amadi będzie chciał tej walki, jeżeli ludzie będą chcieli tej walki, to ją jak najbardziej zrobimy. Ja już parcia nie mam. A to też jest ciekawe, widzowie, robię ankietę, czy wy tej walki chcecie, czy nie? Bo to byłby czwarty pojedynek. Robię ankietę na czacie. W tym starciu czuję się wygrany, aczkolwiek gdzieś ten soccer kick siedzi mi z tyłu głowy i chciałbym się mimo ludzie chcą tej walki, tak jakbym szczerze. Miał taką możliwość, na pewno ale bym to zrobił. Ankietę. Jednak mimo wszystko uważam, że to bardziej Amadeuszowi powinno zależeć na tej walce. Jeszcze raz? Zróbcie walkę na zasadach Pride. No właśnie, u was to idealne byłoby walkę na soccer kicki, stąpy, kurde, przecież to by ludzie na pewno kupili, nie? Ja bym to obejrzał. Ja myślę, że wiesz, tutaj to miejsce, szczególnie, że go tutaj nie ma, to nie jest miejsce, gdzie mamy uzgadniać warunki walki, ale wiesz, z mojej strony jest dawno zielone światło. Ja już przestałem napierać na tą walkę, bo zauważyłem, że po prostu mi na niej bardziej zależy niż jemu. Więc odpuściłem totalnie temat. Jeżeli będzie on chciał tej walki, jeżeli ludzie oczywiście będą chcieli tej walki, bo robimy to dla nich, to ja jestem jak najbardziej, moje zdanie się zmienia, bardzo chętnie. Słuchajcie, no to jest Cage tylko z zawodnikami, którzy nie walczą na PGE Narodowym. No i właśnie Adrian, ty jesteś jednym z tych zawodników. Nie boli trochę, że nie zawalczysz na tej historycznej gali? Ja miałem walczyć ogólnie na tej gali. Z kim? Miałem brać udział w turnieju. Turniej miał być 80 kilo. No i ja i również 12 innych zawodników dowiedzieliśmy się w dniu ogłoszenia turnieju, że jednak zamiast 80 kg tak. Jest 90. Tak, także byłem w treningu, mówiłem wam. 4 miesiące i tak naprawdę... Mówiłem wam, że Fame tak zrobił, to pierdoliliście, że tak, ty zawsze gadasz, kurwa, nic się nie potwierdza. I co, kurwa, potwierdziło się cwele hejterskie? Potwierdziło się. Mówiłem, że tak było, a skąd wiedziałem? Bo też miałem ofertę walki w tym turnieju, z tą różnicą, że ja odmówiłem, powiedziałem dziękuję, ja się nie biję, ale na moje miejsce wszedł jeden z moich kolegów. I kolega mi mówił, że hej, kurwa, ja się dowiedziałem w ogóle od Riana Polaka, że ja się nie biję. A chwilę później ogłoszenie było, że się nie bije. Znaczy, że bije się ktoś inny. No. Dowiedziałem się z Instagrama jednak, że nie walczę. Aha. Okej. No, jeżeli ja mam wydać statement gdzieś tam za osobę organizującą turniej, no to chyba rzeczywiście była taka sytuacja. Nie wiem, czy to było jakieś niedopatrzenie też ze strony, no chyba Rafał tam też załatwiał ten turniej. Ale doszły mnie informacje też, rzeczywiście masz rację, nie będę tutaj też mówić nic, co jest sprzeczne. Tam były zawirowania z tym turniejem. Były zawirowania z tym turniejem, bo po pierwsze nie chcieliśmy robić... Mi jest szkoda Fame'u z jednej strony pod tym kątem, że zawodnicy, co po niektórzy ich ruchają w taki niefajny sposób, jak robi to Diablo, ale myślę, że Fame też powinien trochę pójść po rozum do głowy i zrozumieć, że oni robią dokładnie to samo, często ruchając swoich zawodników, bo wydaje mi się, że
tyle o ile o jednym zawodniku, jakkolwiek powiedzmy, że można zapomnieć, chociaż i tak w to nie wierzę, to jak można zapomnieć o tym, że 12 osobom się walkę zaproponowało i kazało się im przygotowywać? 12 zawodników powiedzmy przez miesiąc trenowało i nie dostali przez miesiąc informacji, że się jednak nie biją. Ktoś zapomniał w filmie o 12 osobach, kurwa? No, stary, no kłamać to my, a nie nas, nie? Być tego samego, tych samych ludzi co ostatnio i chyba to też zaważyło na tym, że musieliśmy skonfigurować inny, ale rzeczywiście z naszej strony powinna dla was pójść informacja wcześniej, jeżeli takiej nie było, a z tego co wiem to nie było, no to na pewno, no sorry po prostu, nie? Luz. Przyzwyczaiłem się. Dobra, co? Słuchajcie, minęło 45 minut, jeszcze mamy dwa panele. Będziemy kończyć, słuchajcie wam... jeszcze musimy... Cześć, więc... Ja mam pytanie jeszcze do Handkę. Słuchaj, teraz planujesz starty zawodowe. Nie kusiło trochę, żeby gdzieś się odezwać do tych organizacji freakowych, żeby tam spróbować? No słuchaj, ja jestem cały czas otwarty. Ja mogę sobie to mieszać, nie? Jeżeli Wiewiór tam chce ten rewanż, no to możemy to zrobić, nie? Myślę, że ta walka najbardziej by się sprzedała, nie? Mhm. Ale wydaje mi się, że ma osrane gacie i nie dojdzie do tego, nie? Wiewiór miał osrane gacie. A nie? No kur. No a jak osrane gacie? No stary, no kurwa, no ile ty ważysz? No też jak dużo trenujesz, jesteś dużo cięższy, to... No trzeba go rozumieć, że... No kurwa, nie? No nie? Słuchaj, ja strzelam, że Wiewiór już teraz piana mu leci z buzi. To dawajcie go, to zobaczycie co będzie. A ty jak byś ocenił ten pojedynek, Adrian? Handkę Wiewiór 2. Na ten moment czy wtedy? Ten moment. Kurde, powiem szczerze, słuchaj, zanim wygrał Wiewiór turniej, myślę, że mógł mieć większe szanse. A, melanż, tak? Chodzi. To nie będę dopowiadać. Wydaje mi się, że zanim wygrał turniej, Wiewiór miał trochę większe szanse. Na ten moment myślę, że mógłby mieć ciężko. Wiewiór. Na ten moment. Mhm. Nie wiem, w jakiej jest formie do turnieju aktualnego. Zobaczymy. Ale myślę, że byłby naprawdę to dobry pojedynek. Ja na przykład chciałbym to obejrzeć. Ja pamiętam, jak to oglądałem. Słuchajcie, zróbcie ankietę. Zobaczymy, czy widzowie chcą. Ja bym też chciał. Czy chcą zobaczyć taką walkę i tyle. Zróbmy ankietę. Wiewiór ogólnie był zły, że zbyt wcześnie została przerwana. Ja też. Ja go mogę zrobić. Mimo to dobra walka by była. Sędzia wtedy za wcześnie wleciał. Ja też jestem tego zdania. Więc drodzy widzowie, dajemy wam teraz ankietę. Rewanż Michał Handke kontra Maksymilian Wiewiórka w obecnej formie. No bo co by nie było, 6 lat później. Z Michałem Handke, który pokonał Wiewiura wtedy na gali Fame 1. Jest cięższy, jest lepszy. Jestem ciekawy właśnie, jak twoja forma też, Michał, ale z tego, co tutaj mówisz, no to... Mówisz, że jesteś w treningu. Podołasz. Tak, cały czas zasuwam, wiesz, trenuję z zawodowcami na grupie zawodowej w Ankosie. Mam walkę zawodową 30 listopada, także wiesz... Zróbmy to, Michał, to jest fajne. To jest dobre. To jest twoja mana walka. Ja bym też to chciał zobaczyć. Coś muszę z tobą reprezentować, skoro jestem wpuszczony na grupę zawodową w Ankosie, tak? To spytajmy tak stricte freakowo, wkurwiacie Wiewiór, czy nie? Kurwa mnie tym pierdoleniem, że byłby faworytem w tej walce. No kurwa, co on gada? On po prostu nie wie, nie śledzi mnie, nie wie, co ja robię przez te lata. I po prostu dla mnie to by było easy money. Teraz? 115. A ile ważyłeś wtedy? 113. No to podobnie. Jestem teraz mocno zbity, nie? Dobra, słuchajcie, no chyba mogę przeczytać tam wyniki. 10 prawie tysięcy głosów. Że jest to porażenie, tak? Mózgowe? To już było. To już było. 78% jest na tak. Także słuchaj, wszystko jest... Kurwa, walka fajna, ale uważam, że jeżeli ten facet trenuje tyle lat i waży 110 kilo, Wiewiór nie ma szans przez przewagę fizyczną, nie? Teraz w rękach jesteś tutaj, możesz porozmawiać z włodarzami, kontrakcie na stole. Próbujemy i robimy. Tak, także co, Wiewiór też na pewno teraz ma szansę na przemyślenie. A my co, dziękujemy wam za pierwszy panel. Fajnie było was widzieć. Fame to jest historia, wy też jesteście częścią tej wielkiej historii. Legendami. Tak, legendami, dokładnie. Płaccie więcej. Dzięki. Również bardzo. Dziękujemy wam bardzo. Piękni widzowie. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia. Rycerzu, dobra robota. Mam wrażenie, że Zuzia przyszła na ten program tylko po to, żeby diamenty nowe pokazać. Jakoś nie było jej dane za wiele pogadać. Ta. Krzysztofie, dziękujemy. Bardziej. Bohaterów panelu numer 2. Wujek z Ameryki. Słuchajcie, pierwszy. Ej, prawie 100 koło. Jezu, jaki podjarany. O kurwa, co on założył? Venom. Ja pierdolę, panie Janie. Witam. Tylko usiądźcie tak, żeby było, wiecie, bezpiecznie. No. To siadaj, Marcin, tutaj, proszę. Siadaj tu. No, jest i o, jest Nathan z Pasutem. Dobra, to będzie ciekawe. Nie, ty tutaj?
Czekajcie, bo tu trzeba jak... Czekajcie, bo to jakieś musi być rozłożenie. Ty, weź może, co? Chodź, chodź, tutaj obok mnie usiądziesz. Obok mnie usiądziesz, Nathan, już się chodź. Zaczyna, nie? Chodź, Nathan, tu na krzesełko. Że jest ochrona. Dobra, siadaj, Nathan. Masz szczęście, że jest ochrona. Panowie, nie rzucamy mikrofonami i nie bijemy. Ej, poczekajcie, bo chyba nie każdy ma mikrofon, dobra. Ej, czuję się jak taki gospodarz na weselu. Dobra, panowie, witamy was serdecznie. Może zróbmy jeszcze jedno wejście, nie? Samo wejście było ekscytujące. Stary, wydaje mi się, że są na tyle blisko siebie, że ochrona by nie zdążyła. Panowie, witamy wszystkich widzów serdecznie. Panowie, jak tam nastrój? Widzę, że jesteś spięci. Bo my jesteśmy już na żywo? Tak. Mogę zacząć? Możesz. Tylko Robertowi nie działa mikrofon. Ej, weźcie, żeby mikrofon lepiej dla nas, lepiej dla nas. Nie, zostawcie tak. No nie zaczniesz, Robert. Chciałem to zrobić. Nie działa tobie mikrofon, Robert, więc... Darku, dałbyś na chwilę mikrofon Robertowi? Chciałem to zrobić od lat, od fejmu, który to był 8-9. To jest zgniły pomidor. Nie, tylko nie w samochód. Samochody mamy z tyłu, kurwa. Chłop prawie w łeb dostał i Huber wystartuje i mówi tylko nie w samochód. Chuj tam rozjeb mu łeb, ale samochód jest na losowanie, by kurwy jebane. Kogo ty rzuciłeś? O, akurat starą kurwę nie było, tylko w łeb Najmanowi. To nie w ciebie, siadaj, siadaj. To w ogóle w moją stronę. Najman. Panowie, panowie, my... Siadamy. Jest... Ale ja nie widziałem. Panowie, my tutaj mamy... To samo. Prosto w pusty łeb, to jest za to, że ty w tej pięknej federacji spierdolił main event i powinieneś mi jeszcze kurwa oddać 40 zł za pay per view. Nie wybaczę nigdy walki z Cassio i zajebanej oddanej walki poddanej. I autentycznie jako fan... Nie zawodnik fejmu, boli mnie to i będzie boleć do końca życia i chuj z tobą. No i macie kurwa boleć, no i pierdol się ty kurwa. Dobra, a wy już więcej nie rzucajcie, bo tam są samochody z tyłu. Do cesarza to najpierw trzeba było się pokłonić, a dopiero potem... Ty zaraz się pokłonisz do tych jajec kurwa, zamknij ryj. Ty zamknij ryj. Ale prawda jest taka, Najman, że no kurwa zawsze odklepywałeś, zawsze stary byłeś jedną z największych ciot kurwa we frikach i to jest prawda, nie? Dostałem instrukcję przed wejściem, że nie mogę używać takich słów. A czym ty się no różnisz? To możesz lecieć, stary, a czym ty się różnisz, kurwa, od no ja się różnię tym, że na przykład ja Kasio przewalczyłem trzy rundy, nie używa, kurwa, ty... Że jesteś ostatnią pizdą, kurwa, która znowu przytyła, znowu masz wielką mordo, dupę, zobacz, kurwa. Ty cały czas palisz się formą. Ty, ja nie mam sobie, nie. No i co? Panowie, niczym nie rzucamy. Dobra, weźcie ten, zabierajcie te. Także pozabierajcie wszystko. Panowie! Papa, jakie to są małpy, patrz. Oni wszystko, co jest pod ręką, biorą, żeby rzucić. Małpy, kurwa, nie ludzie, nie? Małpy. Kurwo jebana. Nie rzucaj. Tutaj ochrona. Nie rzucajcie, słuchajcie, bo mamy z tyłu samochody. Panowie, raz auta, a dwa... No nie róbmy tak. Panowie, trochę kultury. Dobra, Marcin, dokończ teraz swoją myśl. No więc... Pa! Ten kurwa, co mówił, na chuj tym rzucasz, pał. Ja lubię łapać i rzucać. Złapał i rzucił, kurwa. O, i bardzo dobrze, i zajebiście. A drugi 50-latek mówi, bardzo dobrze, zajebiście. Kurwa, piękne to jest. Jeden 50-latek chwali drugiego 50-latka za to, że... Rzucił w czymś w kogoś. Jaka komedia. Biłem kurwę w końcu. Dobra, siadaj. Nie rzucaj już. Nie rzucaj, Paweł. Słuchaj. To mi zapłaci za te kurwa spodnie. Nie rzucaj. Teraz wisisz cztery dychy Basutowi i spodenki dla Darolwa. Panowie, jeszcze te stoły. Nie jest Basut, tylko to jest patus, kurwa. Te stoły też weźmy. Panowie, może te stoły też weźmy. Nie no, stołami chodzi. Weźmy. Nie jest Basut. Nie, ciężkie fotele. Zabierzcie całe, całe, dobra. Wiedzą po turecku. Miesz, to za patologia, kurwa. To nie jest pasut, tylko to jest patus, pierdolony patus. A ty, kurwa, jak używasz... Ale słuchaj, ale pozwól, ale zobacz, jak jesteś, ty. Ale jak używasz takich słów, to ja ci jeszcze raz mówię, ty masz... jesteś pierdoloną pizdą. Ale ja trzy rundy przewalczyłem z Cassio, ty musiałeś go kopać. Zrozumiesz to, że ty z Muranem przegrałeś w 20 sekundek. A ty co robisz? Stałeś po prostu. Panelu nie będzie spokojnie. Przyjęliśmy ten panel już po gali za narodowym. Ja bym ogólnie przeniósł ten panel na galę po narodowym, bo to jest... Ej, szczerze? Ja uważam, zróbmy kiedyś. Nie no, zostawcie to, kurwa. Do jednej klatki.
Nie, kurwa. Kurwa, zebraliśmy się tu po to w 3000 osób, żeby to oglądać, kurwa. Siedzieć, kurwa, baczność tam, kurwa, i gadać, frajerzy. Mam pomysł, chodźcie się napierdalamy wszyscy na wszystkich. Prawa strona na lewą, kurwa. Kupimy się teraz. Dobra, a teraz takie pytanie. Ja mam... Dobra, czekajcie, czekajcie. Dla mnie to jest piękne show. Lewo na prawo. Michał, poczekajcie, krakę dawaj. Pionki, zamknąć na chwilkę. Mam takie pytanko. W jaki sposób mam się z tą bandą, kurwa, degeneratów dogadać, kiedy nie mogę używać słów na C, na P, na P, na C, na G? Wszystkie inne możesz przecież. Ja mam, kurwa, do nich... Kurwa, cały alfabet mu wyłączyli. Ja pierdolę. Ale pamiętajcie, że narodowym steruje Fame, bo to jest ważne, bo to zaraz się jakieś pogłoski znowu niepotrzebne pojawią. Nieprawda. Na P, ja liczę, że jesteś osobą elokwentną. Lubi kobiety. C człowieku, tak? Młodsze niż ja. Czy mam do niego mówić? Osoba, która lubi nadużywać troszeczkę substancji psychoaktywnych. A ja mam do ciebie mówić. Ale widzisz, jesteś elokwentnym gościem. Ale osoba fiutolubna czy dupodajna? Jak mam mówić do Natana? Ty też się zastanawiam. A ty w ogóle przyszedłeś dzisiaj z. Jak one mają? Bo kurwa, nie mogę używać takich słów. Księżniczki. To są dla ciebie, kurwo, księżniczki. Bo wiesz, tutaj jest rozlane, no to jak są szmaty, to mogą to wytrzeć, nie? Idź przeproś Fagatę, że ją nazwałeś szmatą, to było takie... Przeproszę ją, bo... Kurwo jebana, żałosna. Panowie! To jest większa degeneratka niż... Dobra, a to dlaczego ją przepraszałeś, kurwo jebana? I po... Panowie! Po przeprosinach. A chuj, kto to przepraszasz, kurwa? Fagata to kurwa, powiedz jak... to wprost. To jak ta kobieta, która ma OnlyFansa, to dziwka! Kurwa jebana! Jak za czymś stoisz, kurwa, to chyba nie przepraszasz. Ale widzicie? Za to, ej, panowie. Za to ją przeprosiłeś, kurwo! Pomyliłem się, ją przeprosiłem raz w życiu i nie za to. Kurwa, się mylisz codziennie, kurwa. Sam pomylony jesteś, kurwa. Panowie, mamy dla was niespodziankę. Wideo numer 1. Zapraszamy. Chciałem przeprosić ogólnie za to, jak wyglądały wszystkie moje programy, jak face to face wyglądały, jak cage wyglądały, jak w ogóle się zachowywałem. Mogę powiedzieć, że jest to jedynie spowodowane kompleksami młodości, że nie dostałem wystarczającej miłości od rodziny, że też nie poznałem kobiety, która mogła mnie wspierać właśnie w tym. No nie wiem, co to znaczy, wiesz, miłość. Nie wiem, co to znaczy wrócić do domu, że ktoś powiedział, jestem z ciebie dumny, żeby ktoś mnie przytulił, pocałował, powiedział, dziękuję kochanie, że jesteś. Teraz naprawdę skupiam się tylko i wyłącznie na treningach, na sportowym nastawieniu do wszystkiego. Żyję w celibacie już bardzo długo, ponieważ 3 lata jestem bez seksu, bez masturbacji, a teraz jakby gazuję jeszcze bardziej. Czyli skrócić dystans i dynamicznie wejść. O, oj, zatańczy! Co za taniec, bo za jest jak koniec, proszę państwa! Koniec i Marcin! Darolet Kaźmierczuk! Pasu tam by nie bić się, tutaj mam pudełko. Nie mogę go otworzyć. Unboxal pomożesz? Chyba mam tak, skręcone ucho. Złamane serce, kurwa. Startą piętę, więc wiecie, no to nie będzie walka fair, no. Stosował podobną taktykę. Ja robiłem projekty, to jeszcze słuchaj, ale on pod szafę wchodził. Ale wiesz, no. Wyzywałeś freak fighty, do czego zresztą za chwilę też przejdziemy. Jestem w strachu. Dobra, i zaczniemy właśnie od Darolwa. Daro, wszedłeś tutaj jako wielka gwiazda. No ale twoje marzenia wszystkie zniszczył Marcin Najmy. Wszedłeś jako zawodowy. Ty miałeś ile? Kilkanaście walk zawodowych, jak tu wchodziłeś, nie? Jedną wygraną. Działa to w ogóle? Działa. Możesz, działa. Jak mnie zniszczył, kurwa? No jak ja tu cały czas jestem, kurwa? Cały czas jestem. No ale podciął ci skrzydła. Co mi zrobił? Skrzydła ci podciął. Co cię pojebało, kurwa? Żywe. Do Marcina, tak, dobra, do Marcina taka kwestia. Ja cię będę trzymał, ale... coś chcesz? Nie, spokojnie. Ale co ty na ten łeb założyłeś, kurwa? Co ty to z orzecha wydubałeś to, kurwa? Czy skąd, co to jest? I teraz, Marcin, słuchaj tej kwestii. Idziesz, kurwa, z podniesioną głową. Ty czemu on salutuje, kurwa? Czemu on, kurwa, Adiego wzywa? Co jest, kurwa, tutaj? Wśród tych, co na kolanach. Wśród tych, co obróceni są plecami. List do Katarzyny. I zgnili. Co on pierdol? Co to jest? Napisał, powiedz wiesz, mi teraz. Poczekaj, go. Poczekajcie. Znasz Zygmunta Herberta? Poetę najlepszego, największego? No nie miałem okazji, no minęliśmy się trochę. No widzisz, skąd możesz go znać, jak ty nawet swoich, kurwa, książek nie czytasz? Minęliśmy. No właśnie. Ale ja jej piszę. Ja wróciłem do frików, dlatego, bo nie jestem tu po to, żeby żyć, egzystować,
Tylko jest Herbert miał na imię Zbigniew. Jestem po to. Czemu się w spódniczkę ubrałeś, kurwa? Jaką spódniczkę? Pytam cię cicho, kurwa. Jestem tu po to, żeby tymi garściami zabierać wszystko i was tu wszystkich, kurwa, rozjebać, kurwa. Tak to ma być, Marcin. Cięty język to miał Fredo. Prawda jest taka, że jednak za mocno mu wtedy dojebałem, bo zobacz, co tu się odpierdala. Co się odpierdala, Marcin? Słuchaj, ja mam taką propozycję. Tam się przyznałeś teraz, kurwa. Taką propozycję. Ale dobra, przyznałeś się teraz, najebani wujkowie się kłócą. Tak, kurwa, po łebie. Tak, przyznałeś się, że mi, kurwa, przyznałem się, że ci najebałem po łbie. Darek, ale teraz posłuchaj. Ale teraz, ja ci dałem wypowiedzieć. Możemy to rozwiązać. Ale no zgadza się. Do mikrofonu, Darek. Ty, kurwa, ale jeden warunek daję. Tylko jeden. Musisz założyć ten orzeszek na walkę, kurwa. Żeby, kurwa, nie było dalszych postępów, kurwa, w tej degeneracji. Dobrze, kurwa, założę. Nie mam problemu. Ale i tak, nawet jakbym miał, kurwa, jedną rękę, nie ma cię rozpierdolę, kurwa. Ale ja nie, to jest jedyny warunek. Wychodzisz w tym orzeszku, kurwa. Ej, to jest takie... Pan Łupinek, co da dostał pancza na łeb. Jak powinieneś to, kurwa, ubrać, a się, kurwa, boisz, kurwa, ewidentnie. Dawaj, kurwa, face to face. Dobra, zróbmy, chodź. Dawaj. Spokojnie, tylko Darek, jak go dotkniesz, jak go dotkniesz, to wychodzisz. Nie, nie, kurwa, nie, nie ma takiego. Jak go dotkniesz, to wychodzisz. Co? Czy kot jest u ciebie? Nie wiem, nie widzę, chyba nie. Serio? No nie wiem, no jest gdzieś, no. Nie umrze. Nie ma go. Ja go już długo nie widziałam. No pewnie śpi gdzieś. Nie ma takiego, wiesz. Chodź. Nerwuj, lwa. Ej, tak jakby, Kulturalny face to face, o to prosimy. Zapraszam na weselu dwóch wujków do face to face. Czuję się jak na starym fejmie, nie? Chorosz w chuj. Wpisz ten odgłosy dla kota na YouTube. Znajdźcie jakieś, on przybiegnie do tego. Nie wyskoczył przez balkon, bo nie miałoby na niego wejść, kurwa. I zobacz, no, to stary fame. Retrospekcja, co w tobie się przeszedł. Co? No. Kurwa w choroszczy, kurwa. A te Shaolin, Darek? Masz mikrofon, żeby im ten, face to face. Ja bym was zajebiście. Tylko musisz mieć ten orzeszek. Ale poważnie, Marcin, mów poważnie, bo cię rozjebie teraz. Taka jest prawda, kurwa. Ile ci daję? 20 sekund. No dobra, no ja jestem, wiesz, no, ja jestem na tak, no, nie ma problemu. Jest tylko jeden warunek, który... Zabierzmy ten. Dobra, macie to przybite, super, załatwiliście sobie kolejną walkę. Przypominałem, że w pierwszej walce Daro przegrał w pierwszej rundzie. Z Marcinem Najmanem. Ale byłeś cios Najmanem. W głowę. Były cios... Najmanem przejebałeś ty. W tył głowy. No i, właśnie, tylko kurwa już Wiakowa potrafiła z Najmanem przegrać. Tam kurwa cicho się. Aż się Marcin zaśmiał, nie? Nie, jak patrzę na tą pizdę, to jest zabawne. Ja nie wiem, jak wy na niego możecie mówić, jak to? Pasut. Czy to jest patus, kurwa? Patus, kurwa. Jak ty, kurwa, wyglądasz? Ty gruz minionków jebany, balonie. Morda w kubę. Morda, balonie napuchnięty, kurwa. Wyglądasz jak, kurwa... Nie wpierdalaj tyle, Martin, będziesz jak on wyglądał. Bo ty jesz, nie, kurwa, dobra, tak? Dobra, nie, jak ty w ogóle, Martin, wyglądałeś, jaki szczupły, zamknij mordę, kurwa. Do wyglądu się nie będę przypieprzał, tak, bo nie można, tak, bo nie można. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest żaden pasu, tylko to jest patus, kurwa. Nie wpierdalaj się, stary. Mężczyźni rozmawiałem. Słuchaj, gdzie przytyłem? Na tym cage'u byłeś szczuplejszy. Co się stało? Czy kazał ci na przykład twój chłopak, żebyś cycki miał większe, bo ci podbrakowało? Ci tak, pasut. Robercik. O, tak. Dlaczego przytyłem? Otóż już ci mówię. Ja wiem, że ty ciągle utrzymujesz super formy i super docięcie, co jest spowodowane... Słowo, którego nie mogę użyć. Ale pan, tak? Niektórzy... No nie, kurwa, nie. Kurwa, cukierkami puderowymi, no. Wiesz, które rozkruszasz na stole. I dlatego ludzie czasem, wiesz, jeżeli jedzą troszkę więcej... Do mikrofonu bardziej. Do mikrofonu. Ludzie, jeżeli jedzą więcej, jeżeli ich, kurwa, stać, to ty ją, kurwa. Kiedyś, rozumiem, kurwa, duży brzuch to była oznaka bogactwa. A nie, kurwa, plebstwa jak ty. I takie cyce zwisające, to bogaty w co jesteś? Ale kurwa, co masz do cyców zwisających? Ale co ty się przypierdalasz, kurwa, do tej wagi? No pytam, co się stanęło, bo byłeś przystojny, młody. Ale kurwa, patrzysz. Młody, przystojny gladiator. Ale do kogo? Patrzysz, kurwa, czy się towarzystwo uśmiechnie? Tam się wyświetlało, jak, kurwa, kutasiarzu, twoje ale nagranie. Kutasiarza, tak ci, kurwa, koleżanki mówią na backstage'u. A co, tylko kolegów mogę mieć? Nie każdy jest homo jak ty. Ja jestem homo. No i, kurwa, zajebiście. Czym jest problem? I właśnie chciałem właśnie wrócić do tego cage'a, bo ja tam mówiłem, że nigdy nie poznałem prawdziwej miłości, nie zakochałem się. Otóż to się zmieniło.
To się zmieniło. Jak pewnie wiecie, jestem w związku homoseksualnym z Denisem Załęckim. Poczułem... Radna nowość. Poczułem... Ale ty się nie odzywaj, Bułgarze jebany. Cicho, bądź kurwa, dziwko jedna. Tępiarzu pierdolona, może oddasz mi kasę za pay-per-view? Które pay-per-view? Sprzedasz mi? Do ciebie też okrad? Gdzie moja kasa? Nie ma, kurwa. Wyjebany jesteś, kurwa. Wyjebany jesteś. Razy 3 złote. Wyjebo się zachowujesz, to zostajesz. Kurewko malutka, 30 tysięcy ma być w ciągu tygodnia. Tak samo, kurwa, cios. Ty jesteś taką porażką jak cios, kurwa. Takim plecem jak cios. Cios też mi, kurwa, wisi 30 koła z kasyna. O! A weź mnie nie porównuj do ciosa, kurwa. A jak już mówimy o kasynie. A za co ci jestem winien? To cię już pojebało? Za pay-per-view. Przecież to jest twoja federacja. No, jest i co? A tu... O, nagle jest! Ojebany, kurwa. Ale aż się oczy tak powiększyły, że wpadł. Po półtora roku się przyznał. Oszukałeś mnie wtedy. Wtedy byłem w innym wcieleniu, kurwa, Max. Ej! Co było, a nie jest, kurwa, to wiesz, to się opisuje. Czyli oszukałeś 40 milionów Polaków. A mnie na 30 tysięcy. Nie porównuj mnie do Mateusza, proszę cię bardzo, okej? Okay. Dobra, Paweł, a wiesz, jak smakuje sperma? Żadna. Mogę ci zaraz pokazać, kurwa. Nie, ja już wiem. Denis mnie zaspokoił. Pytam ciebie, czy wiesz. Sorry, ale ja nie jestem, kurwa, ten homo niepewny. No tak, ty masz kogoś innego, kto cię, kurwa, wspiera przy walkach, nie? Zawsze jak dostaniesz wpierdol od Neumana. Słuchaj, wpierdol, ty możesz dostać ode mnie. Tak, teraz w każdej chwili. Nie, panowie! I dziękujemy za pacyfikację. Powiedz. Chlebstwo jest. Panowie, prosimy was, żeby nie robić tak tutaj. Kultury, do pana prezesa, że dałem ci, synku, zarobić parę złotych, kurwa, bo tak to widzisz, kurwa. Fejm cię nie chciał, kurwa, bo nie asługujesz na to, żeby się na Stadionie Narodowym. Nie chciał? Dostałeś kopa w dupę, a pan prezes dał ci zarobić, kurwa. No. Panie prezesie, no, także dzięki mnie, troszeczkę, dzięki troszeczkę wdzięczności, mogłeś, kurwa, synku. Rozjebanym, kurwa, BMW wracać, kurwa, z Wrocławia do Warszawy. Ale ja nie mam BMW, to widocznie nie jesteś, no to kurwa, one, kurwa, się z wypożyczalni, żeby storkę, kurwa, zrobić. BMW, także nie jesteś na bieżąco. Nie twój interes, chuj cię to obchodzi. Autobus miejski dalej? To nie wstyd. Syrenka. No, panowie, słuchaj, to tutaj iskrzy, jeszcze zaraz do was przejdziemy, ale Stifler z nami siedzi, a jeszcze nawet nie powiedział jednego słowa. Mamy przygotowane, nie wiem, czy to w dwójce, z dwójce chyba. Chyba odpalmy. To odpalmy dwójce. Wideo numer dwa. Inteligentny. Że mówisz, że mam, kurwa, żółte papiery, ty masz zielone. Żółte papiery. No i dlatego ja cię nie rozumiem. Do techniki było sporo siły i niesamowicie! Tego się chyba nikt nie spodziewał! Słuchajcie, zostałem wymajonezowany, nie? Chciałbym, żeby to słowo trafiło do słownika. Wymajonezować, umówić się z kimś na coś, przełożyć, a kiedy przychodzi drugi termin, odwołać bez podania przyczyny. I teraz przykład. Ale mnie Bartek wymajonezował. Co zrobił? No mieliśmy się spotkać, przełożył, a potem nie odbierał telefonu. Typowe wymajonezowanie. I to mi zrobił Daniel, kurwa. Dobry teraz zewnętrzny lowki. Mirek Ogniński triumfuje, jakby to był nogą. Znowu! Sędziowie punktowi. Oj, będzie niezbyt ciężki. Marcin! I właśnie chciałbym teraz zaproponować Popkowi podbić trochę stawkę, że jeżeli ja przegram walkę, to ja sobie wytatuję twoją głowę na moim ciele, a jeżeli ty przegrasz, no to wystąpisz u nas w odcinku i my ci jakieś wyzwanie wymyślimy. Jestem. Proszę, nie oglądajcie go, nie chcecie być tak jak on chyba. Chyba lata. Na moje nienarodzone dzieci będzie tak gadał. No i Stifler, pokaż nam teraz tatuaż Popka. Znaczy ja go usuwam, nie? Usuwasz go? No. Ale masz go, tak? Pokaż. A tutaj do kamery? Jest, faktycznie. Mogę zobaczyć też? No, były 3 sesje, jeszcze jedna i coś tam może zrobić nowego, nie? No, tylko nie macaj po pośladkach, nie? Słucham? Nie macaj go po pośladkach, tak nie wypada. Ja chciałem zobaczyć, czy jest prawdziwy, wiesz? No przynajmniej, kurwa, jest słowny, a nie tak jak po niektórzy w tej branży, kurwy jebane, co pieniędzy nie płacą. Tak mówiąc ogólnikami, nie? Staw sobie czy się, zetrze, ale też jest, też jest ciekawostką taką, że ty byłeś ringer, tak? Chyba na pierwszej gali. No byłem. Ale ogólnie, wiesz, ja się tutaj... Do mikrofonu. Dobra, bo ja mnie nie było w Free Fightach ze 2 lata, nie? I wiesz, to jest dla mnie trochę, wiesz, dziwne, że tak... Za moich czasów tak się ludzie tak się nie bili, nie? Co ty gadasz, człowieku? Za twoich czasów było... Marcin Neumann nie powinien śmiać się z czegoś nazwiska, jak na przykład przekręcać pasuda nazwisko, bo to nie jest fajne. Kurwo, ty. Tutaj Nathan Marcin mówi, że każda olimpiansiara to jest dziwka, nieprawda, bo ZUS nie jest dziwką. Ja też miałem olimpiansa, jestem okej. No nie, no nie wiem. Debata dzisiaj. Kurwa, okej, to inaczej. Kolejny czym się różni kobieta, która stanie, kurwa, teraz przed tobą, przed, kurwa, tysiącem, pokaże cyce i zrobi uhuu, a czym się różni, kurwa, baba, która w necie to zrobi za chsiano, za pieniądze?
Czym się różni, powiedz mi, czym? Na żywo no, i za pieniądze w internecie. Ja wam... Ale wiesz, nie każda pokazuje cycki, nie? A co robi na przykład Zusia na OnlyFansie, bo nie obserwuje? Nie wiem. Co? Dobra, to ja powiem wam, że Steve jest mocnym oponentem do prowadzenia dyskusji. Ja pierdolę. Dyskutujemy, kurwa. No nie wiem. Trzeba się dowiedzieć i wtedy możemy dyskutować o tym. Dobra. Dobra, nie chcę. Ale ty co pokazać na OnlyFansie? Stopy. Stopy? No. No 7 osób kupiło. Kto kupowałeś już we kurwa? Chuj cię to obchodzi. Debilu. No nie wiem, ja podtrzymuję dalej. I będę do końca życia promował. Zakaz kurewowania. Zakaz kurewowania. Każda kobieta z OnlyFansem czy mężczyzna to kurwa. I zostawmy tak to moim zdaniem. Ty, Nathan, się teraz zrobiłeś strażnikiem moralności w internecie, zawsze no nie? Byłem strażnikiem moralności, ale miałem kurwa zasłonę dymną. Jaką? Która już... Że byłem kurwa głupi. Właśnie, teraz jestem mądry. W sumie to jest ciekawe pytanie, bo ty jak wszedłeś do freaków, jak miałeś walkę z wiejskim koksem, no to nie byłeś takim zadymiarzem, nie? Z kim? Ale nie, z kim? Ale poczekaj, ale chodzi... Ej, wiejski koks to jest ten kurwa, ten freak fighter, tak? Tak. Ten co cię zlął. Ty chyba, zlął, tak? Ty chyba w walce z hejterem, co? Ubrałeś coś takiego sobie za cel, że dobra, teraz jadę ze wszystkimi bez hamulców. Bo poczułem krew. Kogo? Krew. Wiejskiego koksa? Nie. Ty nie wiesz kogo i się nie dowiesz. Ale po prostu poczułem jakby żądzę nienawiści, nie? Tak? Czułem żądzę nienawiści, bo ja tą kurwę nie lubiłem. Potem jakieś kurwa niby hot dog. Ja tylko tak dodam od siebie, bo tutaj też widzę, jaka narracja próbuje być zbudowana, żeby wyznawać jakieś wartości w życiu i starać się ich bronić, nie musisz wcale być ostoją moralności, czyli ty nie musisz być kurwa idealnym człowiekiem w egzystencji takiej społecznej, żeby jednocześnie mieć wyrobioną opinię na temat tego, że kobieta, która sprzedaje swoje ciało, jest kurwą. Bo ja mam wrażenie, że taka narracja próbuje być zbudowana na zasadzie: ty nie jesteś idealnie dobrym człowiekiem, to nie możesz swojej ideologii przedstawiać. Możesz, możesz. I no, jakby tutaj Nathan ma rację. No, to w jakim, gdzie już zmierzamy z promocją OnlyFansa i to, ilu influencerów już dzisiaj mówi, że OnlyFans jest super, jest przerażające. To tak postępuje normalizacja tego, to kurwa, kurewskiego trendu, że się wymiotować chce. Hejtera, tak? Tak, tak. On to był przećpany, no. Przepraszam. To był przebodźcowany substancjami gość, który przesadził, bo kiedyś miałem jakby byłą dziewczynę. Napatusowany. Co? Nie, to był żart taki chujowy, kontynuuj, kurwa. No. Dziękuję. On był przebodźcowany no. Różnymi substancjami, no i kurwa wypisał różne rzeczy do mojej dziewczyny. No to co? Zmieniłem go psychicznie, okay. Fizycznie i wtedy odpalił się prawdziwy kraken. Wtedy powstał kraken, tak? No tak. Wtedy się narodził. No tak. I zauważ, że zawsze, kiedy potrzebujecie pomocy, kto kurwa przychodzi? Ty, ale nie, ale bo też tutaj ja muszę powiedzieć, bo ludzie mówili, że o, dzisiaj Diablo został odwołany, no to szybko. Jebać Diablo, jak go kurwa spotkam, to ma listwę na pysk i mele. O, do zaraz tego przejdziemy. My, słuchajcie, ten program planowaliśmy już chyba z miesiąc temu. Tak? No, coś długo takiego, jakoś. Już się pomysł pojawił dawno, po prostu chcieliśmy to zrobić kilka dni przed galą, żeby powspominać sobie w tym miejscu. Chciałem bardzo podziękować organizacji Cloud MMA, która wyraziła zgodę na to, żebym tutaj dzisiaj wystąpił, ponieważ jestem zawodnikiem Cloud MMA i jest mi z tego powodu bardzo miło, że taką zgodę otrzymałem. Bardzo fair zachowanie federacji. Ale dobrze regułkę, Marcin. Zaraz będę face to face z Buxtonem. Poczekaj chwilę, bo to było ciekawe. Jak skomentujesz absencję Diablo? Diablo? Tak. Ja ci mówię, za każdym razem, bez wyjątku, kiedy będę widział Diablo, no. Powiem, jak on się nazywa? Krzysztof. Krzysztof. Krzysiu! Podejdź na chwilę, Krzyśku. On podejdzie, chodź na chwilkę. Potem. Od razu. Fontannę, kurwa. Fontan zrobię ze śliny. Za to, co zrobił mojej federacji. Mhm. Bo jak, kurwa, można tak odpierdalać? W ogóle dla mnie to jest absurd... Czyli fej masz dalej w serduszku. No kurwa, dla mnie to jest absurd, że ludzie, którzy się starają i coś wprowadzają, kurwa, do freak fightów, dostają grosze w porównaniu do takiego, kurwa, ja pierdolę, jak mogę go nazwać, nie używając słowa na P, P, C, G. Takiego, kurwa, człowieka jak Diablo... Wierzymy w twoją elokwencję, słuchaj. No to już, kurwa, szacun dla ciebie. Ale no jak, kurwa, no to jest dla mnie... Out, kurwa, sportowcy ze freaków w ogóle. Mhm. To dzięki mnie sportowcy zarabiają we freakach kasę. Dzięki, kurwa, Nathanowi i Marconiowi. Freaki, kurwa, ożyły dzięki mnie. I ludzie nie chcą tego słuchać, ale to jest, kurwa, prawda. Michał, ty też, kurwa, zarabiasz na chleb dzięki mnie. Ty co ty tak na niego patrzysz, ma chłopaka, a ty na niego patrzysz, byś go kochał. Ja przede wszystkim uważam, że od kiedy Nathan Marcon zaczął być takim Nathanem Marconiem freakfightowym, to dużo freakfighterów zaczęło się nim inspirować. Uważam, że Arek Tańcula między innymi to jest osoba, która kompletnie pomysłu na siebie już nie miała.
i zaczął usilnie zaczepiać każdego po kolei w taki natonowy sposób, ale kurwa kompletnie nieudolny. I myślę też, że Pasut też trochę w takim poszedł kierunku natanowym, nie? Jeżeli chodzi o dymy. Tylko przy okazji jeszcze sobie harem kurwa założył. Ale ja uważam, że sporo fejków się zainspirowało tą polityką prowadzenia biznesu. Kurwa. A co ci do tego? No bo nie chcę, żebyś rozpierdolił szczęśliwy związek, na chuj ty się gapisz na niego. Ale Denis nie jest zazdrośnikiem. Bo to się kurwa gapisz, oblizujesz kurwa, jak mówi, że ma faceta kurwa, no. Denis nie jest zazdrośnikiem. Ja tego kurwa nienawidzę, nie? Lubię luźny styl życia, ale wpierdalanie się w związki, szczęśliwe, sorry, Kubert. To ty chyba nie lubisz Alana, Robert. Nie podoba mi się. Chyba przestałeś lubić Alana. A Ziroda? W sensie? Tak? A, mówisz o tym, o Kwiecińskiej, tak? Michał. A jak ty skomentujesz słowa właśnie Natana? No bo ty jesteś w sumie kolegą z Maty Diablo. Kochany, nie? No jak? No a wy też macie spinę. Co, to chciałbym, żeby Marcin dotrzymał słowa i za każdym razem, co będzie widział Diabeł Wodarczyka, to będzie się tak zachowywał, jak mówi. Jeszcze inaczej. A przechodząc klęknie dalej, zamknij, możesz być cicho? Ale ja to skończę, ty zaczniesz mówić. Bądź cicho. Ja powiedział, okay, dzięki. Skończę, zaczniesz mówić. Dziękuję. A mówiąc o tym, że nie ma szacunku do kibiców, to ja chciałbym ci przypomnieć, jak ty się zachowałeś, jak wszedłeś do klatki, się za chwilę położyłeś, symulując kontuzję i nikt ci za bardzo tego nie wypominał, więc zanim cokolwiek powiesz, to się zastanów nad tym, co mówisz, bo ja wiem, że ty dużo mówisz tylko po to, żeby wzbudzić jakieś zainteresowanie swoją osobą. No ale równie dobrze możesz się rozebrać i też będzie zainteresowanie. Mogę? Teraz ja? Teraz ty. Okej. Okay. Chcę powiedzieć, że Denis wielokrotnie mi dziękował za to, że uratowałem mu życie moją nieszczęsną kontuzją nogi w klatce na klaucie. Chłopie, kurwa, wyszedłem. Ja mogę ci powiedzieć, że wczoraj byłem na Księżycu, zakładałem sklep spożywczy. Znaczy, wyglądasz jak z Księżyca, kurwa. Dzisiaj jako poludek jebany trochę, wiesz? Ty kurwa debilu. Takie, łapią kurwa się zgię te uszy pierdolone, czy nie? Ale spójrz na siebie, ty kurwa idioto. Wrzucasz moje zdjęcie do siebie na profil, bo nie możesz pokazywać tej swojej mordy. Nie no, swoje też wrzucam. Za każdym razem robisz to samo, wklejając zdjęcie kogoś innego, a mówisz komuś, że jak wygląda. Spójrz na siebie. Właśnie, ja cię komplementuję. Ale ja ciebie nie. Ja ciebie nie. Szacun dla ciebie w chuj. Już pomijając te wszystkie. Też bym chciał być z plastriny ulepiony, jak ty, kurwa. A ty jesteś ulepiony z kurestwa, no. Prostej logiki. A ty z plastriny, kurwa, ja pierdolę. Spójrz na swoje uszy, kurwa. A ty spójrz na swoją mordę. Ile ty je hodowałeś? Z ciekawości. Proszę? Ile ty je hodowałeś, te uszy? Te uszy to jest to, że spędziłem na Macie bardzo dużo czasu i to są zdeformowania. Ale kurestwa, które masz w sobie. To jest po prostu to, że taki się chyba urodziłeś. Przepraszam bardzo, ale kurwą jestem tylko dla Denisa, bo on lubi mnie kurwić. Jesteś dla bardzo dużej części społeczeństwa. Czyli, okay, według ciebie jestem szkodliwą osobą, nie tak? Tylko dla Denisa. Jestem szkodliwą osobą według ciebie, tak? Ale ja tak fajny dialog pani prowadzą. Nie, ja powiedziałem, że jesteś kurwą. Okay, to dla kogo jestem kurwą? No już ci powiedziałem. To wymień, dla kogo? Dla mnie. Ale to ty jesteś nikim. Powiedz, ktoś, kto ma jakieś znaczenie. A ty jesteś kim? Kurwą, Bogiem, tak? Kurwa, krakenem. Kurwą, estetyki, kurwą dla Denisa i dla jeszcze innych ludzi. No ale chłopie, dzięki mnie zarabiasz pieniądze tutaj jeszcze. Jeszcze tu zarabiasz. Jak dzięki tobie? Co, moim menadżerem jesteś? Czy? Nie. Ja myślałem, że dzięki Szelidze. Później, że dzięki Alanowi, a teraz ty mówisz, że dzięki tobie. Nie. Myślisz, że jesteś alfą i omegą friku, bo przyszedłeś i poubliżałeś trochę kilku sportowcom. Nie, bo powiedziałem im prosto w twarz to, co każdy to prosto w twarz, mam nadzieję, że zachowasz się tak, jak będziesz widział Wodarczyka. Diablo? Tak. No to inaczej. Zobaczymy, czy twoja fantazja się spełni, czy nie. To, nie skończy się tylko na liczbie. Czyli na nie, melu, już zmienię. Ale powiem mu tak. No. Krzysiu, sit down. I zaczniemy zabawę z Krzysiulem. No dobra, Michał, ale nie uważasz, że... Bo ty też jesteś jakby sportowcem, byłeś, teraz jesteś bardziej flikiem i wiesz, przychodzisz jestem na konferencję... Jestem youtuberem. Poczekaj, jesteś youtuberem. Przychodzisz na konferencję, nie uważasz, że Włodarczyk się jak chuj zachował w porównaniu do innych zawodników? Tak, uważam, że się słabo zachował, ale uważam, że gość, który zachował się podobnie, no to słabo jak to porównuje i mówi, że... Na walce, tak? Ja się zachowuję tak dobrze, wszyscy inni źle i on jest najlepszy, dzięki niemu w ogóle są friki. Poczytaj sobie, co tam do ciebie piszą, bo sam nie potrafisz nic wymyślić. A co piszą do mnie? Jesteś taki upośledzony. Nie mam internetu tutaj. No Michał, nie masz internetu. On oczywiście przegiął, że tak naobliczał Włodarczykowi, bo jakiś szacunek jak? Mu się należy za to, z jakim był sportowcem, aczkolwiek to, co... Kurwa, ja bardzo nie rozumiem argumentacji, komuś się należy szacunek za to, jakim był sportowcem. Szacunek dla drugiego człowieka
jest wtedy, kiedy ten człowiek okazuje szacunek tobie. Jeżeli drugi człowiek cię nie szanuje, to ty też nie masz obowiązku go szanować. Ja na przykład, ja mam taką politykę życia, że jak poznaję nową osobę, to darzę go jakąś dozą lekkiego zaufania i dozą szacunku. Ale jeżeli ten człowiek udowodni mi, że on do mnie szacunku nie ma, to dla mnie na ten szacunek nie zasługuje i niech się pierdoli. Więc ja uważam, że Diablo Włodarczyk udowodnił zarówno federacji, jak i kibicom, że ich nie szanuje. Więc dlaczego federacja czy kibice mają szanować takiego typa? W chuju to mam, czy on kurwa był mistrzem świata, mistrzem kurwa Śląska razem z Boxdelem, czy był kurwa mistrzem Europy. W chuju to mam. Nie muszę go szanować za to, że na pięści się z kimś napierdalał. To idąc tym tokiem rozumowania, to może będę szanował każdego mechanika za to, że potrafi oponę kurwa wymienić. To co to kurwa, jak wiesz o co chodzi? Mam szanować każdego człowieka za to, że dobrze wykonuje swój zawód, no bo jego pracą jest bycie bokserem. Dobrze wykonuje swoją pracę. I za to ma mieć szacunek? Nie no, ma szacunek za to, jakim jest człowiekiem. Albo nie ma szacunku, bo jest takim, a nie innym człowiekiem. Kurwa, w chuju to mam. Ja nienawidzę tego pierdolenia za każdym razem. Szacunek za to, że ktoś był sportowcem. Nie kurwa, szacunek za to, jaki jesteś, a nie kim jesteś, kurwa. Zrobił, to ja tego nie popieram, to jest brak szacunku. Ale czyli uważasz, że jak on wyszedł do klatki i powiedział, że ma kontuzję? Tego Głąba to ja w ogóle nie słucham, to on w ogóle mnie nie interesuje. Ja mówię teraz o Włodarczyku. Ale ja nie mówię, że... Nie zasłużył na to... Wampirowi chodziło przede wszystkim o to, że jakby Nathan... Nie, no Nathan to przegiął, to w ogóle wiesz, no to kurwa nie ma prawa tak się odzywać, także Nathan ma przejebane, bo do końca życia będzie musiał mieszkać... Ale też z drugiej strony, skumajcie, to nie jest tak, że ja uważam, że Nathan swoją wypowiedzią ma rację. To może on sobie koloryzuje, specjalnie jakieś tam kurwa aladymy robi i to przejaskrawia. No ale no jakby zachował się jak frajer i tyle, no i koniec, kropka. Diablo zachował się frajersko, elo. Nathan prawo do swojej kanałami, a cisnąć będzie tylko jak będzie miał wianuszek, ochraniarzy wokół. No ale co to jest za argument, kurwa, że ktoś reprezentuje kraj, ale nikt nie reprezentuje kraju, kurwa, z dobroci duszy. Każdy reprezentuje kraj, kurwa, za pieniądze, nie ma to znaczenia. To nie jest tak, że jakiś sportowiec, który, nie wiem, przykładowo na co dzień walczy z myślą, kurwa, robię to dla ojczyzny, robi to dla siebie, robi to dla pieniędzy. To, że przy okazji reprezentuje kraj, to super. Ale on reprezentuje przede wszystkim swoją osobę i buduje swoją karierę. A to, że jest pod jakąś flagą, no to już jest moim zdaniem dla większości tych sportowców sprawa drugorzędna, no. To jest takie trochę usilne, kurwa, szukanie współczesnych bohaterów, nie? Kurwa, Hiroshi pierdoleni. Ciebie, no. Dawaj Bułgarów, wyjdziemy na miasto. Ale kiedy na mieście ostatnio byłeś widziany? Powiedz mi, przecież ty nie istniejesz bez ochrony. Z Warszawy się wyprowadziłeś, mieszkasz chujnie, gdzie ty nigdy nie wyjdziesz na ulicę, bo masz też przejebane. No dobra, ale ty mówisz, że Rusalski oddawał większość kasy z wygranych. Zajebiście, no to ja nie wykluczam tego, że są poszczególne jednostki, które gdzieś tam szanują ponad wszystko to, że mają szansę prezentować swój kraj na przykład. Ale większość sportowców robi to dla siebie. Czy trzeba ich to kurwa krytykować? Nie! To jest kurwa ich życie, zajebiście. Ale nie róbcie z jakichś pierdolonych bohaterów, którym wszystko wolno i można do mordy srać. Bo ja mam wrażenie, że co po niektórzy to ryje otwierają, mówią, o kurwa, kupa sportowca, ale dobrze smakuje, ale dobrze reprezentuje kurwa mój naród. Panowie. Wiesz, czemu się wróciłem z Warszawy, żeby nie trafiać na... Bo się bałeś, że ci to ja... Dobra, ale mi się... były eskortkami, jak na przykład, ale na kurwa... Dobra. Nie chcę, panowie. Teraz rozmawiać, swój wątek chwilowo skończyłem, teraz chciałem powiedzieć, co sądzę o zachowaniu Włodarczyka jako osoba, która sama jest freakiem, też 10 lat organizowała gale, teraz też organizuje gale freakowe. Nie podoba mi się... To do brzegu, dawaj, Paweł. Nie podoba mi się bardzo takie zachowanie, jest to brak szacunku przede wszystkim dla swojego przeciwnika, dla organizacji, która emerytowanemu sportowcom daje niezłe pieniądze zarobić i przede wszystkim dla kibiców, którzy składają się na jego garze, kupując pay-per-view. Także to było bardzo nieładne z jego strony i ja to zdecydowanie potępiam. Dobra. Ale nikt tu nie powiedział, że tego nie potępiam. Czekaj, Michał. Super, cieszę się, że... Zostawmy już ten temat Diablo. Tak. Słuchajcie, nie ma go, nie walczy, lecimy dalej. Odpalamy wideo numer 3. Ej, on chce buzi, ja chcę to zobaczyć. Zapraszam was, panowie, do face to face. Zapraszam do face to face. Ale kurwa Michałka przyjechał. Naprawdę. Michał, no chodź. Nie chcę. Chodź, Michał. Dalej, chodź. Weź się. No Michał, proszę. Panowie, to jest najmniejsze face to face. Teraz później bój się, nie zakochasz się tak szybko. Potrzeba być trochę... O, o, to jest. Mnie nie interesują też. Jak tam wyglądała. Ty wyglądasz nie za dobrze, nie? No wiem, ale przyzwyczajony już jestem do tego. Tak, pokaż mi tajemnicę. Pierwsze ciosy spoza dystansu. Jest middle kick ze strony Buxdela. Pozycję chyba pod siatką.
Ale chyba mogę mieć więcej kurwa jej fanów niż ty. Zdajesz sobie sprawę o tym? No, nie. No, to właśnie teraz to ci właśnie powiedziałem. Dara jest mocny, kurwa. Komunikatywny chłop. Jestem gotowy, aby już w sobotę wyrwać tego chwasta. Nie mam linku do pay-per-view. I zakończyć to raz na zawsze. Donald Straniec zniknie z przestrzeni medialnej po nokaucie, jaki dostanie. To oni tam w studio się kłócą, jak to leci. Wyłączcie to gówno, chcemy kłótnie, kurwa. W najbliższą sobotę. Presja się nawet i zwolnienie. Jest więcej presji, ależ teraz seria. Piękna akcja Pasternaka, zakończona na Rusierowiec. I kolejny czas tej drugiej rundy. Pokazuje charakter teraz. Słuchajcie, a teraz to była część z racji tego, że jest... To jest ten sam klub, czekajcie chwilę. Gdzie miesiąc temu pisałeś, żeby tam znowu przyjść. A kiedy pisałem? I zapierdalać na kartę, dowody, flegmaty, żeby być szmatą i żeby zamiatać całą matę. A powiedz coś śmiesznego? Powiedz coś śmiesznego? Byłem tam a za miesiąc temu. Jeszcze raz napiszesz i będziesz przychodził temu. I będziesz, tam, mówił, że będziesz nie pytał, żywy. Czy byłem tam możecie tydzień temu, wiesz? Przyjąć do siebie do klubu. Tak byłem tam pytał. Tydzień temu, flegmatyku jebany. Ale ja ci szampaniarzu mówię. Szampaniarzu pierdolony. Byłem tam tydzień temu. Co mówisz? Szampaniarz jesteś. A ty jesteś kurwa. A ty wolę szampaniarz. Być szampaniarzem niż kurwą. Zrozumiałem. Flegmatykiem, ufolutkiem pierdolonym też? Jak to jest, kurwa, że ja... Piotr, że zajebałeś ostatnio... Ej, uwielbiam taka sytuacja, w której nie trzymam żadnej ze stron, mam w piździe, kurwa, kto ma z nich rację i słyszę, jak się pięknie wkurwiają na siebie wzajemnie i się wyzywają. O takiej freakfighty nic nie robiłem. Podęki trenera Gimpera i do tej pory nie oddałeś. Upocone nie oddałem, jeszcze. Kurwa. No tak. Ale co? Gówno. Gówno. Jestem plastuś. UFO 5G! No ja ci powiedziałem, wolę być panowie flegmatykiem niż taką kurwą jak ty. Ale dlaczego jestem według siebie kurwą? Wytłumacz to. No z charakteru. To niech się urodzi. Michał... Ej, wiesz, ja mogę być kurwą, okej. Okay. Ale ty za to jesteś idiotą, bo oddajesz trenerowi 30% kurwa. Swojej ile? Garzy. 30% swojej garzy oddajesz trenerowi. A ty wyzywasz nas teraz? A chciałeś a miesiąc temu wrócić do nas do klubu wrócić, i jeszcze informację? Powiedziałeś, że będziesz zamiatał całą naszą matę, grasz teraz będziemy performę. Na ciebie pluć i tak dalej. Performę. Słuchaj, ja twojego trenera lubię akurat, ja tylko dla mnie tam są kurwy. Ale ciebie niektóre. Tam nikt nie lubi. Ale w chuju to mam, że mnie nie lubią jakieś plebstwa, kurwa. Serio, mam to w pizdzie totalnie. Dzięki mnie, jak mówiłem, zarabiasz grosz. Bo pizdą jesteś, grosz. Masz wszystko. Gdyby nie ja, to byś dalej, kurwa, w zapyziałej federacji, kurwa, Fen u Jóźwiaka, kurwa, walczył. Ja nigdy nie walczyłem u Pawła Jóźwiaka. Gdyby nie ja, to byś walczył. On nawet tego nie wie, bo jest za głupi na kurwa, to, żeby gdzieś się bił jakiś... Natan, a ja mam jeszcze do ciebie inne pytanie. Ale co, ty stworzyłeś friki, że tak pierdolisz, kurwa? Tak, Jóźwiak. On może zarabiać dzięki pogrodom, kurwa. Paweł, to poczekajcie, Natan, bo ja mam do ciebie jeszcze inne pytanie, bo jeszcze walczyłeś tutaj z jedną z osób. Ja bym chciał tylko przypomnieć, bo jest na 120 tysięcy. Kupujcie pay-per-view, bo gala Fame 22 już za 3 dni. Kupujcie bilety. Chyba mogę to powiedzieć, że już mamy ponad 40 tysięcy. Także to też jest ważna informacja. Kupujcie i kupujcie pay-per-view. I właśnie, słuchaj, przegrałeś z Darol Wem. Tak. Daro, czy ty, byś, tak. czy ty będziesz na tyle hojny, łaskawy, że dasz rewanż ja Natanowi? Ja nie wyjdę z Darkiem do klatki już. Dlaczego? Bo się go ale kurwa, ja idę do UFC. Ja idę do UFC. Znaczy ja idę pierwszy, on idzie drugi. Ale dobra, pomijając te wszystkie kurwa aspekty. No. Mówimy tu o samym sporcie, jaki Natan zrobił kurwa postęp. No zrobił postęp. Ty 30% to dużo, 30% to w kurwę dużo. Ogólnie to we Freak Fightach powiem wam, że jest bardzo różnie, jeżeli chodzi o umowy z trenerami. Przyjęło się ogólnie zazwyczaj, że płacisz 10% i są dwie opcje. Albo ktoś ci wystawia fakturę i dajesz 10%, albo płacisz podatki i płacisz po zapłaceniu podatku, dajesz w cashu 10%. Ja to się rozliczać nie chcę, wiadomo o co chodzi. No. Ale niektórzy zawodnicy są na przykład dogadani na jakąś stawkę, typu nie wiem, powiedzmy jakiś zawodnik mówi: słuchaj, chcę tu trenować, będę wam płacił 20 tysięcy. Deal? Deal. I zazwyczaj jest tak, ale to też nie zawsze, ale zazwyczaj jest tak, że jak zawodnik płaci 10%, to ma treningi za darmo w zamian. No. No zrobił. Zrobił, kurwa. Dzięki Darkowi. Fajnie zawalczył wcześniej. No dzięki mnie, oczywiście, że wiesz dlaczego mnie, dzięki kurwa. Darkowi? Bo trzeba ja dostać najpierw tak, pierdol, żeby tak. się kurwa wybić. Ja powiem taka szczerze, myślałem, że Darek, tak powiem, że jak myślałem, że jest nieudacznikiem, nie? I że... Powiem wam tak, ja znam przypadki, gdzie jacyś ludzie mieli kontrakty powyżej 500 000 za walkę, to oni się dogadywali na jakąś stawkę stałą, nie? Powiedzmy 20 tysięcy za każdą walkę płacili.
I to była stawka stała i tyle. No bo nikt nie chciał dawać 10% z 50 tysięcy, no bo też kurwa szanujmy się, nie? Jakby trzeba mieć świadomość, jak działa rynek. Na przeciętnym rynku tym fighterskim zawodnicy zarabiają 2, 5, 10, może 20 tysięcy złotych, jak nie są w jakimś kurwa wysokim rankingu KSW. Więc co innego jest 10% kurwa z 5 tysięcy, a co innego jest 10% z pół miliona. Więc ci lepsi zawodnicy medialni bardziej we Freak Fightach zazwyczaj się dogadują na stałą stawkę, która i tak jest wysoka, ale jest poniżej 10%. No. Każdy kurwa z nich wygrywa, więc nie ćwiczyłem kurwa sobie, wtedy jeszcze imprezowałem, bo ja nie dotykam żadnych takich rzeczy. Nie, no trenowałeś. Znaczy kurwa nie byłem na treningu, właśnie może Plastuś kurwa się pan odważy. Pan Plastuś. Dobra, może, opowiedz jemu. Ty możesz mówić do mnie Plastuś, ja będę do ciebie mówił kurwo. Plastuś. No i tak mówcie do siebie, dobra. No, dobra. Panowie. Wracając do tematu, właśnie, no. Kurwa, dzięki... Ale panowie, dzieci nas oglądają. No właśnie. Bardzo dobry statement, statement. Ja jako starszy to muszę tu też, kurwa, zrobić trochę porządku. Dzięki no tak. temu, że przegrałem z Darkiem, zacząłem trenować i już od idę przegranej pobicie. Z Darkiem nigdy nie przegrałem żadnej walki. Mhm. Marcin. Mówię nieoficjalnie, że nie przegrałem żadnej walki, nie? Marcin. Tak mówię, albo ktoś idzie po mojej walce w dół, albo ktoś idzie bardzo do góry, tak? Nathan poszedł do góry, sportowo. Dziękuję. Z wagą, kurwa. Dziękuję. Słuchajcie, no to jest historyczna chwila. Marcin, a ty jak widzisz swój powrót tutaj do organizacji Fame? Wiesz co, na wypożyczenie oczywiście, nie, no bo wiem, że... Jestem zawodnikiem Cloud MMA. Powtarzam jeszcze raz. Już wiemy, Marcin. Wiemy, ale bo... Nie, ale ja wolę... Boli przypomnę. Ale tutaj siedzi kilku tyłków głąbów, takich jak ten naprzeciwko mnie, który może kurwa nie zrozumieć, chociaż to powiem 5 razy, bo jest takim jebanym tukiem. Cię, no kurwa, więc słuchaj, połóż, morda w kubeł, kurwa pizdo! Splej tą pizdę i siedzi, jebane, brzydkie. Kurwa, i meldować się. Słuchaj, prawda jest taka, że... Że jesteś nie zawodnikiem Cloud i zrobię jeszcze bardziej loda. Bo ty doskonale wiesz, że moim rywalem miał być, kurwa... To jest Cloud MMA, bo jesteś wypożyczony z Cloud MMA, kurwa. Co? No mówi, że jesteś wypożyczony z Cloud MMA, potwierdza. No i bardzo dobrze. Też chcę potwierdzić. No i bardzo dobrze, zrozumiał. Każdy wie o tym. Zrozumiał. Dobrze, zrozumiałeś, elegancko. Moim rywalem miał być... Filip Heiser. Nie chuj obchodzi Filip Heiser, ja chcę twoją kurwa walkę z Boxdelem zobaczyć. No ale ten, ale znowu kurwa przytył, znowu kurwa. Znowu mu dupką urosło kurwa. Zobacz jak ty wyglądasz. A po ile wy ważycie? Czekaj, ile ważysz? Ile ważysz? Ile ty ważysz? Ja ważę 109 kilo i ważyłem na bandzie 109 kilo. Chuj ci obchodzi. Ile ważysz ty? Marcin, ale co ty z kebabami? Ty zawsze prezentujesz swoją kulturystyczną arcyformę. Słuchaj, ja coś ci powiem. I nigdy się nic nie zmienia, stary, zawsze kopiesz 40 sekund w worek i kończysz filmik. Jak będziesz gotowy i dogadacie to z Cloud MMA, to ja oczywiście przyjdę i to zrobię, no i ci dojebię. Słuchajcie, jeśli chodzi o wagę, to ja muszę tutaj stanąć w obronę Marcina, bo biłem się z nim 2 razy i biłem się pierwszy raz z nim w debiucie w limicie kategorii ciężkiej 120 kilo i jebany zrobił kurwa ten limit, kurwa, w punkt 120 ważył. Bo Marcin jak chce, to potrafi, nie? Dobra, słuchajcie, bo jeszcze mamy zaraz jeden panel, także poprosimy o wideo numer 4. Ostatnie wideo tego panelu. O kurwa, ale wkurwiony ziomek był zabawny. To było złoto kiedyś. Przychodzi Daniel Majewski do lekarza. Dzień dobry, panie Danielu. Oczywiście, że przyszedłem. Przecież zawsze dotrzymuję słowa. I szanuję ludzi. I nie uważam się za lepszego. I byłem w skarpetkę. I pokaż, jak to robiłeś wcześniej. Na pan bierz gira. Nie chcę patrzeć za nim. Masz rację, na stół nie wypada. Ale powiem ci tak. Ja biorę pełną odpowiedzialność, bo zapamiętam to. Budziłem się przed snem. Myślałem, że to mokry sen zwykły, a to... Dobra, zajebiście. Myślę, że to jest nudne, więc teraz będą ludzie wychodzić, także zróbmy coś... No lećmy dalej po prostu. Nie będzie o tym haluksie, o to jakieś... Ja chcę, żeby ja mogę ci zajebać teraz, chcesz? Marzę o tym. Pytam, czy chcesz. Przez tej głowy z tymi tutaj. O, ale przerzucenie biodrowe. O, lecą ogromne bomby. O, ale teraz siadła bomba jedna. A kartki. No. A, dobra, kartki. Kartki, no. To ty masz żółte, kurwa. No. A ty kurwa zielony. A ty zielony. Słuchajcie, ale...
Daro, co z swoim wielkim rewanżem z Filipkiem? Ty, bo dzisiaj kurwa w ogóle Michał mnie zaskoczył, bo mówi, ty Daro, ty walczysz kurwa dzisiaj na Narodowym. No tak. Ja mówię, z kim? No z Filipkiem, kurwa. Zrobiłem mini żart dla Darka, ale teraz nie wiem, o co chodzi, kurwa. Daro wziął na poważnie. Kogo mam lać, czy Najmana? Daro już taktykę układał w głowie, nie? Daro już przygotowany. Kogo mam lać, kurwa? Pasze, no to dawaj, Pasza, możemy to zrobić, nie ma problemu. Uratuję tą walkę. Ale pod warunkiem, że w łóżeczku wyjdziesz do niego. Tylko. To no, kurwa, ciebie to kurwa... Ale nie, mieliśmy jeden naród, dobra, kurwa, ja wiem. Kurwa, ty rozpierdolę, kurwa. Jasne, jasne. Maś powiedział, ała, ała, jasne, kurwa. Jesteś groźny jak tam, kurwa, ała, syn, ja ale wiem. Ale Daro by cię pierdolnął, no, tak, tak, easy. Lajtowo by cię pierdolnął, tak, serio, ty, przysięgam ci. Baranie. Kurwa, paręnaście sekund z Buranem. Przejeba jest z Buranem, ty. Baranie skończone. Poczekajcie, poczekajcie. Puśćcie go, nic nie zrobi. Puśćcie go, Małżeszka, kurwa, zostaw. Jest bezpieczny, Małżeszka. Dawaj Dareczku, dawaj pokaż. Kup se, bombel, kup se takiego samego orzeszka, kurwa. Jasna sprawa. Dobra, słuchajcie, ktoś, jak to mam was tu razem, weź, to kurwa, powiedzcie siadaj. Tutaj szczerze, jak to było w tej galerii jurajskiej, bo każdy ma swoją wersję, a w końcu nie wiem, co jest prawdą, a chciałbym... Nie, panowie, nie mogę powiedzieć. Myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas. Ale ja nie chcę szczegółów tych kogutowych, tylko ogólnie... Paweł, na moje wideo. Ale mam uciekał przede mną, a potem... Paweł, robił, ja to wszystko tam panowie, bez tego tematu. Kończymy te aferę. Ej, ja stąd nie będę, dajcie mi tą kurwę, chcę mu w oczy spojrzeć, bo kurwa go nienawidzę, psa jebanego. I chcę zobaczyć strach w jego kurwa oczy. Nie rzucaj już, bo... Dobra. Panowie. Kurwa, co to dobra, było? Dobra, weźcie, siadajcie. Ja Daro Lew, patrzcie, w potylicę mu butem kurwa rzucił. Pana to. Już, pa. Dobra. Panowie. Kurwa, co to dobra, było? Dobra, weźcie, wziął buta, nie trafił, Daro Lew mu w łeb kurwa rzucił. Ja pierdolę, co to było? Ja nie wiem. Dobra, ja nie będę takim akcentem głęboko. Kończymy ten panel. Moi drodzy, dziękujemy za ten panel. O, na czworaka, lubię jak tak nie, wygląda. Nie, tylko już rzucaj, no. Na kolana psie, nie. Panowie, dziękujemy wam bardzo za uczestniczenie w tym panelu. Dzięki wam, panowie. Avengersi, słuchajcie. To pójdzie pay per view, bo nadchodzi gruba gala w MMA. To był panel pod tytułem Avengersi. Armia, wybacz bilety, jedziemy tam! Dobra, panowie, dzięki. Dziękujemy ci, Daro. Daro, ty nie walczysz tam, ale... Daro, dziękuję. To jest pasją, kurwa. No. Dziękuję już, Stifler. Dzięki. Ej, wydaje mi się, czy Nathan jako jedyny idzie w innym kierunku, żeby do konfrontacji nie doszło. Dzięki, Paweł. Marcin, to tam do młodego pójdzie. Dzięki, Marcin. Słuchajcie, i pamiętajcie... Tak, tak, pa, ten jako jedyny w lewo idzie. Tym za 3 dni FM22 na PGE Narodowym. Kupujcie bilety. Jest nas już ponad 40 tysięcy... Jakąś... Jeszcze bilet. Ale no, ale... ...jali filmów i będzie żaba, widzowie, teraz. Będzie żabito. O, jest. O, kurwa. O kurwa, nie wiem w jaki sposób Wronek jest legendą akurat fejmu, ale kurwa na 100% wiem dlaczego jest tam olejnik, to jest creme de la creme akurat. Pięściarz! Tak. A ten drugi to kto jest, bo ja nie poznaję. Jest! Witam, witam! Kolejny zawodnik, witamy! Witam! Cześć! Słuchajcie, poprzeczkę macie zawieszoną bardzo wysoko, panowie, nie? No... To pączek? Ale pączek chudziutki jest, kurwa. Siądź sobie. Panowie byliście świadkami poprzedniego panelu, kurka, rozumiem? O, kurka, wodna, pączuś jaki malutki. Co się działo? Macie mikrofony? Czy sobie gadali? Mają. Nie, gadaliśmy sobie. Paliliśmy papierosy. Proszę. Panowie, ale butelki sobie... były rzucane podobno. Były pomidory. Stary, ja myślałem, że to jest, kurwa, kecz z japczanem, nie? Czajcie, że ten pierwszy to jest Sergiusz? Zgnito rzucane, ale myślę, że nie nikt nie ucierpiał, a my takich zachowań nie popieramy. No, ale tutaj trzeba powiedzieć, Nitrocz, słuchaj, nasi widzowie oszaleli. Jest jeden, wuja. Może kilka słów do naszych widzów na początku, no i też do swoich, nie? To na pewno, a gdzie jest kamera, gdzie mam patrzeć? Na siebie? Tam. Ta, co się podświetla, teraz kran. Ponad dwa lata. Ta, co się porusza. Ta, co się porusza. To bardzo miłe, dziękuję bardzo i oby było więcej takich możliwości, gdzie będziemy mogli się usłyszeć. Aha. Nie słuchałeś go w ogóle. Przepraszam, no bo tutaj nie zagadałem. Cały czat pisze wuja. Jebaś. Dobra, gadamy sami bez tych lamusów. Panowie,
Spotkaliśmy się tutaj nie bez powodu, już za 3 dni największa gala w historii. Już ponad 40 tysięcy biletów i właśnie do ciebie, Kuba, pytanie, bo ty byłeś mistrzem, jesteś... Chłop na czacie zapytał, jak było przybliżenie na Sergiusza, czy to jest ten cały pączek. No, pasowałoby mu, ale nie. Pokonany. Tutaj właśnie też walczyliście z Alberto. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jaki on jest? Walka. Jeszcze coś chciał, kurwa. Ty, w sumie Olejnik może z Sergiuszem pogadać, bo Olejnik Disa na niego nagrał z Sentino. To tam się, kurwa, coś może ugotuje zaraz. Spokojnie, z mojego się zrobi. A wy planujecie w ogóle jakiś rewanż, czy nie? No bo tam był Split, tak? Z tego, co ja dzisiaj patrzyłem. Co był? Split. Te 2-1. Tak, Split decision. Czyli, że jeden sędzia wskazał na ciebie. Tak, Boga, spokojnie. Rewanż będzie, jak Kuba będzie gotowy, to wtedy lecimy. Tak jest. A kiedy będziesz gotowy? No właśnie, no bo ty zwakowałeś pas, byłeś mistrzem, byłeś... kategorii 84, który teraz ma wiewiór. My wiemy, że ty masz swoje rzeczy, wiesz, tam koncerty... A ty chcesz mnie namówić różne teraz, projekty, tak? No ale słuchaj, no plan jest taki, czy jakbyś wrócił, to byś odzyskał ten pas. Wiesz, kto posiada 2 pasy, wiewiór. Czy ja bym chciał pas? Nie, no walkę bym chciał pewnie jakąś, na pewno, bo mi brakuje tej adrenaliny. Ale czy pas koniecznie? Nie. Czy ja na przykład mam wyjebane na pas? Wiesz, ja uważam, że pasy te, no właśnie... Też miałeś pas wagi ciężkiej. Wcześniej jeszcze jako tak, jedyny. Tak, była jakaś tam kategoria, były podobne gdzieś te, wiesz, a teraz wszyscy się tak wymieszali, że te pasy to ja myślę, że wiesz, że mają mniejsze znaczenie, po prostu dobra bitka to jest okay. To, nie? Tak jak rekord też, chuj w ten rekord, nie? Ja nie słyszę go w ogóle. Tak jak rekord też, chuj w ten rekord. No właśnie jakoś cicho, strasznie. No Alberto, działa. Alberto tak naprawdę no, rekord ma 1-3. Ale w fejmie ma 0-2, jak Nitro. Mordo. Alberto ma rekord 1-3? Lol, Alberto się zajebiście napierdala. Tak szczerze, dobry jest. Ma warunki pojebane. No to prawda. To prawda. Jaka potwarz to jest w ogóle, ty. No. Może jakaś waleczka, panowie? Słuchaj. Ale z pasami jest chyba taki problem, że za dużo formuł jest. K1, MMA, teraz boks w małych, więc ciężko... Pasami to ogólnie jest zawsze problem. Masz problem z pasami? Ja? Nie. Haj, to ma problem z czasami. Pasy w aucie zawsze zapinamy tak, i o tym pamiętajmy. O bezpieczeństwie. Coś chciałeś dokończyć, Alberto, tak? Nie, już nic. A, okej. Okay. Olejnik, bo ty tak cichutko siedzisz, no właśnie się, ale no... w internecie byłeś taki wyszczekany. Ja nie chciałem powiedzieć, że chciałbym podziękować Federacji za to, że tutaj zrobiła spotkanie Olejnika kontra właśnie tego oto pana, który się bał skonfrontować ze mną. Parę razy walk odmawiał, więc... Olejnik, jak się zesrany na parkingu, żeś stał. Jak ja ten to spierdalał chuj wie gdzie, więc... Olejnik z trzęsącym głosem, kurwa, jak galaretka mówi, że ktoś się go zesrał. To jest naprawdę przepiękny widok, nie? Aż mu się czoło kurwa spociło. Po prostu miło mi tutaj widzieć cię w końcu w realu i jak widzę taki cichutki jesteś jakiś taki bardzo. Na razie więcej mówił od ciebie. Jaki ten kogucik jest zabawny. Mi chodzi do mnie, ja dałem mu się wypowiedzieć, czekałem aż tutaj, wiecie, zapytacie się mnie, więc chciałem wam powiedzieć, jak stary, wygląda. Prawda jest taka, że jak się zobaczyliśmy na parkingu, to było ci przykro, że ci dłoni nie podałem i... Zacznijmy od tego, że nie podchodziłeś do mnie, żeby mi jakąś dłoń podawać, bo jakbyś podszedł, żeby mi dłoń podać. W internecie szukasz walki, więc będziesz krzyczał, więc jakby krzyczał, chcesz, krzyczał, to ty będziesz, ale co najwyżej w oktagonie, jeżeli walkę przyjmiesz, bo już parę razy odmówiłeś, bo po prostu jesteś pizdą i boisz się od Olejnika dostać na dziurę i taka jest prawda. Dlatego Nitro to faja, cały czat pisze teraz. Tylko problem jest taki, że to nie Olejnik oferuje walki, tylko co najwyżej ja tobie. I to no, ja słyszałem już parę razy, że odmówiłeś, więc nie możesz mi oferować walki. Poczekaj, prezes mówi, nie wpierdalaj. Ogólnie widzę, że plan jest jasny, ty przyszedłeś sobie dzisiaj wykrzyczeć walkę. Ale ja nie muszę krzyczeć o żadną walkę, bo już dawno sobie ją wykrzyczałem z tobą, tylko ty jesteś... Chłop mówi, że nie musi krzyczeć o żadną walkę, bo już dawno jej wykrzyczał, tylko jej nie dostał. Ale to jest debil, o kurwa. Dobrze, boisz się jej przyjąć. Już parę razy odmawiałeś walkę, no to więc, no kurde, to tylko znaczy o tobie. Bo prawda jest taka, że ja w swoim życiu nie potrzebuję walk z tobą. Chłopie, prawda jest taka, że ja teraz jestem serio w stosie treningowym po raz pierwszy. Jeżeli obserwujecie mnie, to ludzie mogą zauważyć, że po raz pierwszy przygotowuję się konkretnie sam dla siebie, albo żeby po prostu ciebie rozjechać stary, to bardziej. Stary, to też szacun, że po 10 no, walce zacząłeś się przygotowywać konkretnie. No teraz dobrze, konkretnie, bo dobrze o tobie świadczy, zawsze nie przygotowywałem się tak jak teraz, ale teraz tak przysięgam wam, że za miesiąc, dwa zobaczycie taką przemianę, że po prostu tym bardziej nie będziesz chciał tej walki wziąć, więc podpisuję.
czuj lepiej aneks teraz i żebyś się nie wycofał. To ja się podpytam Wronka, co sądzisz o tych słowach Olejnika. No po walce, stary, miałeś walkę, ale się mocno przygotować tego, podobno. Nie trenowałem, a teraz się dużo A kiedy zmieniło? To było? Przecież to było kilka miesięcy. No właśnie. Ale u ciebie się zawsze dużo zmienia, Tomek. Prawda jest taka, że zawsze dużo zmienia. Nie dopierdzielam, jeszcze raz? Do kogo? Prawda jest taka, że u ciebie zawsze się dużo zmienia, co walkę ma się No nie, właśnie, bo to nigdy nie było takiej ciągłości u mnie, żebym pokazywał swoje treningi, więc jeżeli mnie obserwujesz, to zrób to i zobaczysz, jak to wyglądało. A czekaj, bo ty się i z Wojtkiem biłeś, nie? No dlatego na Wojtka też przyjdzie czas, spokojnie. Zobaczycie, zobaczycie za rok. Wy się śmiejcie, a później będziecie tego szota oglądać i to właśnie będziecie mogli to wszystko wyobrazić. A propos szotów, lecimy, wideo numer wideo jeden. Numer zapomnieliśmy jeden. W ogóle, mamy cztery. Kurwa, myślałem, że już go mam, a ten skurwiel dalej stał, kurwa! Mówię, co jest, kurwa, gdzie on tu, kurwa? Łatwego dystansu nie chce pozostawiać kopaczką i dokopić. Tak. Ej, Tomek, słuchaj. Tomek, bo ty tak na tych filmikach jesteś, że kurczę, musisz być... Ty, kto jest blurowany tutaj? I dlaczego? Rafon, okej, okay, Rafon. Być bardziej wygadany. Ja powiem ci taką, wiem, że mi tutaj nie wypada, ale powiem ci taką anegdotę, że... Stary, Rafona zblurowali, a Sergiusz w cage'u siedzi. No dobra. Gina walenia niebieskiego podczas porodu osiąga szerokość od 6 do 9 metrów, co czyni ją drugą największą pizdą na świecie po tobie. Nie wypadało tego powiedzieć włodarzowi, ale kurwa, czy skłamał. Stary, musisz być bardziej wygadany, co ty robisz? Wiesz, 10 godzin na macie, bijemy worek, trzymamy dietę. To fajnie, nie? Tylko, że to 15 lat temu i inny kierunek w sumie. Najpierw Alma, potem, nie wiem, FEN, KSW i potem UFC. A nie w wieku 25 lat przychodzimy do fejmu i udajemy sportowców. Pierwszą rundę tego pojedynku. Przypominamy, formuła K1, trzy rundy trwające po 3 minuty, ale szepiekielnie, dużo złości i mi otworami swojego ciała. Ooo, no wuj, ja wtedy rozjebał, kurwa, chłopie. Ja byłem wtedy, kurwa, przy samym oktagonie i to, że jego oponent stał, to jest przypadek, serio. Ja uważam, że po tej walce oponent Sergiusza, sorry, zapomniałem teraz nazwy, Unboxal, powinien dostać pseudonim Żelazna Szczęka. Stary! Ale szepiekielnie, dużo złości i mi otworami swojego ciała. Nie oddaje pola w tej... Nie, ale ładnie tym prawym trafił, bez kitu. Słonie idzie ze swoimi uderzeniami, raz, dwa, dochodzi do głowy. Unboxing. Paweł Unboxan, Smek Tajski! Kochani widzowie, mam jeszcze dla was szybką informację. Admin nie może być gorszy od Boxdela i jutro na kanale nadawczym 14 biletów. Ej, dobra, to ja mam dla po was. Prostu propozycję. Znowu kopiują marketing. Jeżeli ty nitro boisz tam marketingu. Po prostu, to ty możesz do pary sobie wziąć Wardęgę i was dwóch na mnie jednego. Na gołe pięści. Ale co dwóch na jednego? No mówię, że jeżeli nitro boi się ze mną sam zawalczyć, to może Wardęgę do pary sobie wziąć i ich dwóch na mnie jednego. Jak tak widziałem walkę... Ej, dobra, tak szczerze... Czy ja odnoszę błędne wrażenie, czy autentycznie jak Olejnik coś gada, to wszyscy w studio mają go w piździe? Twoją nit to teraz spala z tym, kto to był? Z Unboxerem, nie pamiętasz swoich zawodników. No to kurwa, tak, że ciężko by się, nie? Ale ja wam teraz przysięgam, serio, że zobaczycie taką przemianę, że będziecie w szoku, przysięgam. Ja ci mówię, po tym co widziałem... To wygląda jakby on kurwa przyszedł na ten Cage Special i powiedział sobie: dobra, to jest moja szansa, może w końcu Fame jakąś walkę da. I idzie i kurwa przysięga: nie, no proszę, zrobię wam loda, ja teraz zajebisty jestem, błagam, zakontraktujcie mnie, pokażę wam, że jestem dobry, no proszę, zapłaćcie, proszę. Najebałbyś Olejnika na 100%, nie? Tomek, brakuje ci pieniędzy? Nie brakuje, to że chcecie rozjebać, to nie znaczy, żebym coś zarobił na tobie. Cały czas o tej walce mówisz.
Ale właśnie, bo ty tak mówisz, teraz mówię o Tomku. Bo ty cały czas omijasz ten temat. Daj, Tomku, daj powiedzieć. Dobra, Mordo, on bo tu ja specjalnie mam... Mercedesem ze Szczecina przyjechał. Ty daj chłopakowi spokój. Patrz, Tomku, bo ty tak mówisz o zmianach, że ty się zmieniasz co walkę i tak dalej, ale czy ale Wojtek... Nie, teraz czekaj, naprawdę, no, teraz no ja wiem, ale czy Wojtek Gola zmienił o tobie zdanie? Mam pytanie. Ciekawe pytanie. No? Właśnie. Zmieniłeś zdanie o tego szota? No? Nie, może, bo on długi jest. Wiesz, może nie jako osoba, ale jako no zawodnik. Skrócie, no, jako jest... zawodnik uważam, Olejnik, że jeszcze dużo ci brakuje do tego, żeby się poprawić. Ej, chłopie, chociaż mam 3 wygrane, on ma 0. Myślę, żeby cię rozjebał. A jak się... Myślę, żeby mnie nie rozjebał i możemy się... Wojtek, tak wydaje. A powtórz jak nam... Płetwal błękit. Nazwę tego ryba. Pójdź ten rekord. To był płetwal błękitny. Dobrze. Dobrze, że tam R nie ma, dobrze, że tam R nie ma, bo wtedy to już w ogóle połamałby język. Ja pamiętam, kiedyś Wojtek do mnie przyszedł do studia i mówi, robimy numer, nie? No. A ja mówię, a co chcesz mieć w tekście? A on mówi, czarna korweta. Teraz jak piszę kawałki, to zawsze bez R. Ja mówię, zmieniamy to. Dlatego twój numer najbardziej popularny nazywa się Rozkosz. 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 Pączek, powiedz nam, bo z twojej ekipy, jak będzie gotowe, to krzyknij, to przyjdę. Tak. Walczyłeś tylko ty w Fejmie, z tego co pamiętam, bo Robur i Owca walczyli gdzie indziej. Tak. Jak to aktualnie wygląda u was? Ja wiem, że wasza firma... No aktualnie biegamy, nie? Tak, ten biegacz, widziałem te wasze przemiany. Nawet buty Hoka. Tak, na urodzinki dostałem ostatnio. A przyszedłeś się pochwalić tutaj. Jeszcze nie uznaję się za jakiegoś tam biegacza, ale no zaczynam. Może w tym roku półmaraton. Powiedz nam, planujecie jeszcze powrót do klatki, czy aktualnie wasz biznes na tyle się rozrósł, że no nie jest wam to potrzebne? No nie planujemy. Jak za siebie miałbym mówić, to chciałbym na przykład zawalczyć na 70 kilo, bo gdzieś czuję, że to 7-7 to nie była moja kategoria. Czyli ty chciałbyś? Wiesz, jak będzie fajne zestawienie... Wróciłbym do treningów, przygotowałbym się, myślę. No ale tutaj ekipa raczej nie. Raczej wytrzymałość, maratony no właśnie, i powrót na siłkę też. Ludzie tak bardzo, jak został ogłoszony Pasza, ludzie bardzo też chcieli Owce, nie? Tak, tak, rewanż. I właśnie jak, ja też chciałem. I jak Owca podchodzi do właśnie walk i freak fightów teraz? No nie chciał walczyć, nie miałby zajawki z tej walki. Bo tam propozycja chyba padła, nie? W ogóle. Trenował dużo boksu i bardzo fajnie w tym boksie wyglądał. No moim zdaniem szkoda, że też polskie freak fighty nie chcą walk bokserskich w dużych rękawicach, bo myślę, że to jest fajny sport jednak. No i ja osobiście tu bym widział Owce, no ale nie będę za niego mówił, bo wiem, że nie chciał walczyć. Kizar, pamiętamy do dzisiaj. Moim zdaniem to jest kwestia po prostu przeciwnika, widzisz, bo Casio walczy w dużych, no i ludzie chcą to oglądać, no nie? Także myślę, że jak byłby fajny przeciwnik, nawet rewanż z Paszą, przecież to jest dwóch zasięgowych twórców, wy macie potężny community. Ja głosuję za. No właśnie, byście zrobili ja też. Reklamę Fejmu na dzika. Każdy by chciał to zobaczyć. Tak. A Owca nie miałby czegoś takiego na przykład przed Jarkiem, nie wiem, jakiejś małej traumy po tym, co się wydarzyło? No bo to jednak na pewno jakiś ślad na psychice zostawia, nie? Z tego, co gadamy, to nie zauważyłem czegoś takiego. Wiesz, on... Ej, czemu ty mnie, Zołuska, pytasz, czy program jest w Warszawie? Chciałabyś poskakać po Wielkim Wujku? Tak, a tak szczerze napisz, kurwa. Szczerze. Właśnie, o, może w ten sposób do tego podszedł, że chciał ogarnąć ten boks i rzeczywiście tam rok czy dwa lata potem po tej walce trenował boks i myślę, że już bardzo fajnie sobie radził. Ja myślę, że nie miałby obaw takich przed tą walką, w sensie nie byłaby to trauma z innych względów. Nie jara się teraz tymi walkami już. No nie wiem, by trzeba było jego pytać, nie? Okej. Okay. Dobra, lecimy z kolejnym wideo. Dawajcie. Dawajcie, kolejne wideo. Ja robię hip-hopolo, a sam hip-hopolo, kurwa robisz takie numery. Mordo, błagam cię, kurwa, bo... Nie, ale mi chodzi o wydźwięk twój, nie? Wiesz, o co chodzi? Ty grałeś przede mną i ja, kurwa, się spóźniłem wtedy. No tak, na pierwszej plaży, bo my tu sztuki graliśmy. I ja, kurwa, się wpierdalam tam, kurwa, wiesz, zbombiony. Mówię, ty, kurwa, do organizatora, co to, kurwa, z hip-hopolo przede mną gra? Ale co wychodzimy, nie? Wierni po wygranej i po porażce. Widzowie, tak wyglądają rasiści. Nie oszukujmy się, każdy, kto siedzi na czacie Sergusza, to rasista. Nawet nie wiedziałem, że tyle kobiet, kurwa, murzynów nienawidzi. Patrzcie, kurwa, co tu się dzieje. Ja pierdolę. Pojebane. Fixer! Frondy!
aż tam z Wargi również się pojawiła. Nie widzicie Państwo tego na relacji, ale to jest króciutki sierpowy prawy. Po raz kolejny saca na deski to Kajnika. Koniec, trzeci mecz. Jest dronek, jest tuszul, nie? Na twoim celowniku. Załóżmy. Jeszcze Sylwek. Jeszcze Sylwek, ale dobra, tutaj mówimy o Bungie, załóżmy, że tak. Pokonujesz wrąg. Pokonujesz tuszola. Teraz wrąga pokonuje. To jest bezsensowna dyskusja, bo do tego... To kolejną osobą będzie tuszol. A potem reszta Bungie, ale to muszę wtedy się zrobić potężny i wlecieć, kurwa, nie wiem, 100 kilo przymasować czy coś, bo... Bandura to już duży chłop się robi, Ginolt. Ikona Friku. No, ikona. No co mam powiedzieć, na mukę mnie wjebaliście, chłop 6 lat boks trenował, mówiliście, że nigdy nie trenował, no to mam wam powiedzieć, to wasza wina. Przecież o tym dobrze wiedziałeś. Ale przecież to wszyscy chyba wiedzieli, przecież to było ja. Jak wszyscy wiedzieli, ja dostałem info, że chłop nigdy nie trenował. Ale kiedy ty się dowiedziałeś, że chłop nigdy nie trenował, żebym na boksie zgodził, bo chciałem MMA. Co ty gadasz, Michał? Dostałeś info, że trenował boks. Nie dostałem takiego info, co ty gadasz? Dobra, ale słuchaj. Ale mniejsza, no mniejsza. Może by ci się sprawdziło, jak ty byś na przykład przybrał taką taktykę, że zamknąłbyś pizdę na jakąś galę, żebyś siedział, serio byś się przygotował i gościa jakiegoś rozjebał. Do mikrofonu bliżej, wronek. No to, to zobaczysz na następnej gali, na której zawalczy, co pokaże i wtedy powiesz ukłon, panie Olejnik, przepraszam. No. I tyle. Ale za dużo gadasz. Swoją drogą wystarczy wpisać, nie wiem, Wronek Box nawet na YouTubie i ty kurwa nawet coś na storkę wrzucałeś. To, to by to sprawdzał. No właśnie, no to... Ja nie wiem, no robisz go tam kurwa. Sprawdza się przeciwnika. No robisz research. To się patrz każdy, Tomek. Mi to niepotrzebne było. No widać. No i, no i wyszło jak wyszło. Co, Hubercie? No co, no lecimy dalej. Nitro, a ty planujesz powrót do klatki, czy nie? Tylko już tak szczerze. Tak szczerze to Nitro to faja. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest nieopłacalne obecnie dla federacji, no bo wiadomo, że wartość rynkowa dużo spadła w momencie, kiedy mi zablokowali kanał na YouTubie. Kurwa, czemu Jabba jest taki pokorny? Jego tam kurwa, on jakiegoś klapsa od Boxdela dostał przed wyjściem, czy co? Jak cię zastraszają, to mrugnij, kurwa. Więc byłoby nawet nieracjonalne, żeby płacili takie pieniądze, jak płacili wcześniej, gdzie cała jakby machina promocyjna była dużo lepsza. A wiadomo, że jak już się dostało powiedzmy jakąś kwotę, to też głupio z niej zejść. Więc myślę, że wszystko jest do dogadania, ale obecnie nie prowadzę takich rozmów. Nie rozmawiamy o tym, więc to jest wróżenie z fusów. Nawet nie wiem, czy ktokolwiek jest zainteresowany. Ja nie jestem jako Lejnik, który chodzi i mówi, o to bijemy się na następnym fejmie, bo najpierw wypadałoby zapytać fejm w ogóle, czy są zainteresowani tym, żeby się ktokolwiek na tym fejmie bił następnym. Ponadto też zauważyłem, że jest delikatny odwilż, jeśli chodzi o ten rynek. To czym to jest spowodowane, to każdy może sam sobie przeanalizować. Ja ogólnie uważam, że dużą potwarzą jest dla wszystkich zawodników, którzy biorą udział na gali na Narodowym, na najważniejszej gali w historii tej federacji, że na parę dni przed takim eventem, między innymi jeszcze jest parę biletów do sprzedania, bo i też zauważyłem, że ludzie mniej ambicjonalnie do tego podchodzą, już nie ma takiej wewnętrznej ambicji, żeby jak najwięcej sprzedać, żeby jak najwięcej kibiców do ciebie przyszło. Prawda. Więc ja uważam, że każda osoba, która się bije i po prostu kazali mi zrobić 3 storki, to nic więcej nie zrobiłem. No wstyd, panowie. Kiedyś na pewno ludzie serię na YouTube. Na pewno są już, ale naprawdę to jest... teraz przychodzą to, stricte po wypłatę i cześć. To, co powiedział Nitro, to jest stuprocentowa prawda. Nie ma co gadać, Wojtas, kurwa. Tak, zawodnicy tak, właśnie chciałem to powiedzieć, naprawdę mało się angażują w promocję. Ja nie wiem, czym to jest spowodowane, czy ktoś, kurwa, urósł i jest wpierdolony w jakiś ego trip i... Nie wiem, Kurde, to ja też mam ambiwalentne podejście, bo to zależy, bo z jednej strony faktycznie tak jest, ale z drugiej strony jak ludzie chcą w jakiś sposób promować tą galę, to robią to w ten sposób, że mówią, kurwa, ale zajebiste, zobaczycie, musicie tam być, kurwa, macie tam być, kurwa, Fame to najlepsza gala. Taki przykład Pasuta. Pasut wszędzie, gdzie nie pójdzie, to krzyczy, Fame to najlepsza gala, macie, kurwa, to kupować. Jakby wydaje mi się, że tam trochę pomyślunku też nie ma odnośnie poszczególnych influencerów, żeby to dodatkowo promować, tylko też warto sobie zadać takie pytanie, czy... Bo to zawsze winne są jakoby dwie strony. Bo pytanie brzmi, w jaki sposób potem druga strona to docenia? Bo jeżeli ty dostajesz jakieś pieniądze,
w zamian za samo wystąpienie na gali, to możesz robić rzeczy ekstra, ale nie musisz. Teraz pytanie, czy jak robisz rzeczy ekstra w imię promocji tego eventu, to czy w jakiś sposób federacja potem to na przykład zauważa, odwdzięcza się jakoś, czy może nawet nie odwdzięcza, co jakby... No, przynajmniej to dostrzega, rozumiesz? Ja też uważam, to są takie moje prywatne obserwacje, nie wiem na ile są prawdziwe, że jesteśmy w takim momencie, w którym federacja ma duży żal do zawodników, że zawodnicy nic nie robią kreatywnego, żeby wypromować event, a zawodnicy mają żal do federacji, że ta też z nimi do końca fair nie pogrywa. No bo nawet przykład tutaj mogę wyciągnąć, to co wydarzyło się na drugim panelu. No, Adrian Polak powiedział, że dowiedział się o tym, że nie walczy na narodowym w momencie, w którym Fame ogłosił, że jest turniej w wyższej kategorii wagowej. Mam wrażenie, że tutaj po obu stronach takie trochę, takie człowieczeństwo zanika. Ja bym nie obwiniał tylko tej jednej strony, to, bo to tak nie działa. Po prostu nie wiem, dla mnie to jest coś takiego, że walcząc na takim obiekcie, na tak ikonicznym wydarzeniu, no ja bym, tak jak no myśmy zbudowali sektor, akurat nam się udało, jeżeli chodzi o bandę, ale ja jako influencer chciałbym mieć, wiesz, oddaną widownię, żeby kurwa było tam, nie? Skandującą publikę, która będzie ci... No ja wam dam przykład. Ja jak walczyłem, i tu już nawet nie chodzi o promocję eventu, to bardziej chodzi o to, że po prostu fajnie znaleźć powody, żeby spotkać się z widzami. I ogólnie ja już miałem te sektory, w sumie to raz miałem taki sektor dedykowany tylko dla mnie, to jest naprawdę mega zajebiste, mega niosące na duchu. Ja chciałem zrobić sektor, kiedy ostatnio się biłem. Nie zrobiłem go z tego powodu, że już dużo biletów zeszło i nie bardzo dało się, kurwa, jeszcze, żeby oni w jakieś te miejsca mi wydali, tak? Na których mógłbym to zorganizować. A poza tym Bandura wtedy bił się z Adamkiem i jakoś rekordową sprzedaż zrobili własnego sektora. Ale normalnie, jak ja bym się bił na przykład, to ja bym robił sobie znowu taką sektorówkę, bo to zajebiste jest. Fajnie się z community spotkać. Ile? Dzisiaj też udało, zbudowali też sektor. Ja jeszcze taką anegdotkę chcę powiedzieć. Jak my podpisywaliśmy kontrakt z Fame'em w 2021 roku, pod koniec roku, to plan był taki, że 13 owszem się odbywa w Gliwicach, a 14 ta bardzo dopieszczona gala, która była w maju 2022, był plan, żeby była na Stadionie Narodowym i pamiętam, że to było bardzo, bardzo motywujące, bo na tamten moment jakby tylko jedna grupa zawodników, która się w KSW biła na pierwszym Narodowym, mogła powiedzieć w ogóle, że na takim obiekcie, w takiej formule tam walk czy pseudowalk w naszym wypadku tam była, a teraz, no nie wiem, ludzie tak do tego nie podchodzą. No nie wiem, no. Znaczy, na pewno jest tak, się robi co chce, no ale dla mnie to jest delikatnie dziwne. Na pewno jest tak, że wielu zawodników teraz zaczęło patrzeć bardzo mocno na wynik, na to, jak się pokażą w oktagonie, a mniej pracy wkładają w promocję. W sumie to na każdej walce Rafcie jest skandowane Take One, bo ja, tak szczerze, ja mam najlepsze community, jedno z lepszych. Ja mam mega toksyczne community, mam mega takie fanackie community, i to community paradoksalnie jest najlepsze, bo jak masz takich kurwa miłych lizodupów pierdolonych na czacie, to są zwykłe cfele najczęściej. A jak masz wyraziste community, to ono jest bardziej zaangażowane, uważam. No. Emocje. No i też przez to... No tylko widać, żeby pieniądze... A jedyny powód, dla którego nie ma gali w Trójmieście, jest taki, że miasto nałożyło bana na Freak Fighty, bo po tym, co tam rozruba była na jednym High League'u, to po prostu PR-owo wiem, że Trójmiasto chciało się kompletnie odciąć od tego i władze miasta zakazały organizacji eventów. Ale czy ten zakaz został zdjęty, czy nie? No wydaje mi się, że nie, skoro tam nikt nie organizuje niczego. Żeby oni dobre pieniądze dostali, to też najpierw federacja musi zarobić. Ja podejrzewam, że federacja woli, że ktoś sprzedał 10 tysięcy biletów, 100 tysięcy pay-per-view sam i przegrał, niż w drugą stronę, bo to też nie jest... Na tym kiedyś właśnie polegał ten Freak Fight, nie? Że każdy boostował bardziej tożsamość w sieci, tożsamość medialną i te walki w oktagonie nie były takie super pro. No a teraz przez to, że fajnie jest być na shotach i na wideo archiwalnych kocurem i oddać zajebisty pojedynek, żeby później gdzieś tam zapisać się jako legenda i żeby ludzie propsowali, no to
skupiają się właśnie na treningach. No rzeczywiście, to jest też ważne, no ale dla mnie, ja wolę taką kurwa ostrą zadymkę w tym oktagonie mieć, ale żeby twórcy jednak skupiali się na tym, w czym są najlepsi, czyli na tworzeniu treści, nie? No tak, tworząc federację, nie myśleliśmy o jakichś tam rankingach, drabinkach, tylko po prostu miał być freak fight, miał być napierdalanka. No i my płacimy też za zarówno za promocję, jak i za walkę, to jest już wisienka na torcie. No ale i tak gala tutaj... No co by nie gadać, no to o tej gali, która będzie 31 sierpnia, no to tutaj jakościowo pojedynki są naprawdę zajebiste, bo tutaj każdy potrafi się naprawdę bić. Więc to jest piękne, nie? Ta gala jest taka sportowa, nie? Jest. Ale wuja myślę, jakość że... Jakość jest mega. Jeżeli chodzi o to, jakie to będzie wydarzenie właśnie, do obejrzenia, to jest zajebiste. Chodzi o to, żeby to były sportowe pojedynki tylko i wyłącznie, nie? To jest pytanie. Dobra. Myślę, że tylko dodam jeszcze, że po reakcji czatu widać, że ludzie chcieliby ciebie zobaczyć w oktagonie. I myślę, że to, że gdzieś tam, chociaż możesz się tu pokazać, jesteś z nami, no to i tak by kupili dla ciebie, by chcieli ciebie zobaczyć, to jest najważniejsze. Słuchajcie, a wy naprawdę to będzie potężne show na tym stadionie. Show będzie piękne. To będzie show i słuchajcie, nawet żeby przyjść i to poczuć, ja byłem na gale KSW, tam było fajnie, na stadionie, a tutaj, słuchajcie, tam będzie 540 metrów kwadratowych sam ekran. Ja widziałem tą zabudowę, tak. Generalnie jak byliśmy też swoją drugą razem. To wyglądało kosmicznie, ja nie wiedziałem, że to jest tak ogromne na żywo. Ja to widziałem na tych wizualizacjach, ale na żywo piękna oprawa dla samego show, dla samego pokazów tych pirotechnicznych, to wszystko, co tam będzie. Przecież tam będzie jeden wielki, olbrzymi performance samej tej oprawy, a myślę, do tego oczywiście cały rdzeń. Fame to zawsze, Michał, był bardziej event niż same wydarzenie sportowe. Tak. I ludzie tam często przychodzili się bawić. To jest ważne, co trzeba dodać. Bo wielu widzów tego nie wie, że naprawdę te ekrany są tak ogromne. No ja chcę właśnie to powiedzieć, jest jeden Wojtku, wielki ekran. Ale ja nawet ci podam metraż tego ekrana. Ja wiem. To jest 30 metrów na 18. Dokładnie. Ten główny, a nad oktagonem macie jeszcze z każdej strony 20 dlatego, metrów ekran, nie? Rozumiesz? Dlatego widzowie, którzy będą daleko, 21 na 8, nie muszą lukać tam przez lornetkę, tylko naprawdę będzie z każdego, tak, Wojtek, z każdego miejsca na stadionie... To wiem. Jesteś... Nie musisz mi tłumaczyć. Ale ja to mówię widzom. Mówię, że dokładnie tak, że potwierdzam twoje słowa, kurwa. Byłem tak, tam dzisiaj, widziałem. Także słuchajcie, kupujcie bilety fame.tv i kupujcie pay-per-view, bo na pewno nie każdy może pojawić się w Warszawie na PGE Narodowym, także kupujcie pay-per-view, a my... Najważniejsze, że jeszcze tak jakby słowem kończącym to... No chciałbym powiedzieć, że może nie jest... Jako jeden z twórców tak jakby też tej branży freakfightowej, no bo zaczęliśmy tutaj z Wojtkiem tą przygodę, później pojawiły się też inne federacje, no to wydaje mi się, że jesteśmy zobligowani do tego, że możemy nazwać to wydarzenie po prostu świętem freakfightów, bo to jest nic innego jak święto freaków. No to jest coś, na co pracowaliśmy przez całe 6 lat. No i jesteśmy mega dumni w ogóle, kto by się spodziewał tak naprawdę, wiesz o co chodzi? No fajne będzie to show. Minął, już mi robisz. Nie, ja tutaj, wiesz, mam gadkę. Okay. Nie na siebie, Wojtku! Ja nie mam tego ucha, oni tam na reżyserce. Dobra, przyjdźcie do kolejnego. Ja mam to. Jasne, tylko właśnie o to mi chodzi. A właśnie nie, widzowie, naprawdę, żeby to wybrzmiało, bo ja to jest też dla mnie, osobiście to jest mega ważne, bo jest mega jestem ważne. Dumny z tego, że mogę się tutaj też spotkać z ziomalami, kurwa, z którymi dokładnie. Od kilku ile dobrych lat, kurwa, działamy. Nawet mam dwa tygodnie już nie melanżuję, żeby... Nie no, kurwa! Żeby pracować. Ej, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz, że... Wojtek, czy ty pamiętasz, ile osób było w Koszaliny na pierwszej gali? Ponad... to było dokładnie około 1600-1700 osób. Zobacz, jaka to jest różnica. 30 razy więcej prawie. Nie chcę jakby tutaj mówić, może było nawet około 3000, stadion, ale... Według mnie stadion będzie wypełniony, ale... bo wiecie co, przez ostatnie dni, sorry, że ci wejdę w słowo, zawsze ludzie też na ostatni dzień kupują bilety. No, to tak, no właśnie teraz to widzimy, że na przykład wczoraj sprzedało się 1500, dzisiaj też podbija ogromne jakby... Liczba teraz progresuje codziennie i do samego Narodowego dzisiaj mamy środę. Pamiętaj, że ludzie z wakacji też wracają. Tak. Końcówka, no. I najtańszy bilet, to jest też śmieszne, kosztuje, słuchajcie, mniej niż pay-per-view, nie? Także mniej niż pay-per-view? Mniej niż bilet do kina? Tak. A my teraz poprosimy o widok. Zjadłem już. Musiałem się wciąć, przepraszam. No dobrze, proszę. Tak. Było spokoj, tak. Czuję się zajebiście, jak go dzisiaj zobaczyłem, to jeszcze lepiej, bo spójrzcie kurwa na niego, jak on wygląda. Coś dobrego o swoim przeciwniku, najlepsza rzecz, jaka jest w swoim przeciwniku, powiedz coś miłego. Nie, to jeszcze nie było grubo, zaufaj mi. Grubo będzie 26 dopiero.
A coś więcej, Tomek? Oktagon zweryfikuje. Robi milachę tam, nie wiem. Co? Oktagon zweryfikuje. Widać, że obawia się tego ciosu, ale nie chce upaść. Ale z prawego dostał i teraz Maciej, czy rzuci? Nie, ale nie pozwala, tak staje i jest kopnięcie, idzie do przodu. Zobaczymy, czy... I znowu Wądrowa! Wądrowa, szatło, to, co mieliśmy, koniec walki! Technicznie Marciński nokautuje Olejnika. No właśnie, Tomku, to w takim razie szybkie pytanie do ciebie, bo spodziewaliśmy się, że jeśli hejter to parter, a jeśli ty, no to spodziewamy się, że będziesz chciał wykorzystać różnicę zasięgu i będziesz chciał skończyć przeciwnika w stójce. Powiem ci tak, on nie zdąży do tego parteru nawet dojść. Niezły ten prawy. O, kopniąca cios trafia, prawy lewy Olejnik wymiada, ale za awantura. To już wiemy, to na pewno nie będzie nudno. Obaj raczej nie wytrzymają. No właśnie, Tomek, czy ty wtedy pomyliłeś odwagę z odważnikiem, że wystartowałeś do Dawida Malczyńskiego? Ty, no ja powiem ci, że ten, że... Że tam? No właśnie, nie wiem. Ej, czekaj, nie, doszło, bo ja chcę o jedną rzecz się to było w ogóle chore, miałem w ogóle walkę o pas w tej federacji, ja tu jestem prawdziwą Sigmą. No właśnie, on się bił o pas. Ja pierwszą walkę o pas miałem. Tak, ale o jedną rzecz chcę cię zapytać. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś chyba Dawid wspominał, że ten wasz konflikt na parkingu był ustawiony. Nie wiem, czy to było u szalonego reportera. No, widzisz, jak wyszło ta Polska. U mnie też o tym mówił, u szalonego chyba też mówił, bo wspominał, ale u mnie też mówił. Dobra. U szalonego reportera to chyba było, z tego co ja pamiętam. I co, ustawka czy nie? Bo no. Jeśli tak, no to było chyba najgrubsza ustawka. No najgrubsza. On jest jak Paulo Sousa, oszukał 10 milionów Polaków. A to było od początku wszystko tak jak ma być. Aha. Czyli jak? Czyli wpierdol na końcu. Nie, też. No to ogarnęliśmy sobie cały scenariusz, jak to zrobiliście, jak zrobiliśmy. Wpierdol na końcu. Rozumiesz? Czyli można powiedzieć, że... Rozumiem, że z tobą nie ustawił bifu. Znaczy, no to też jest dziwne, no bo on na parkingu mi mówi, że mnie bardzo lubi prywatnie, ale... Osoby pojebały jakieś. Jest to problematyczne. Ja go tylko poprosiłem, żeby... Chyba kolega z boku ci to mówił, kurwa. Nie chce się lepić. Więc no. Więc niech sobie tam mówi. Wbijajcie jeszcze teraz, tutaj raz na gale. Nie, poprosiłem, że mnie niczym... O, dawaj teraz, na Narodowym. Domu, nie. Nitro, dawaj spontan z Olejnikiem teraz. Uwaga, uwaga, bo Energo lub łapie. No. A zostało wam to tributo tam jeszcze te? Jeszcze raz powtórz. Zostało wam to tributo po loterii? Coś wykombinujemy. No. Słuchaj, no, numer masz. Alberto, a ty kiedy planujesz powrót do klatki? I dużo też osób mówi o walce z twoim bratem, ramię w ramię. Jakaś walka dwóch na dwóch. Nie wiem, mi nie wiadomo o takiej walce. Ale nie, ale chodzi mi, że dużo widzów tego Dużo widzów by chciało zobaczyć Josefa nie, i Alberto ramię w ramię, nie wiem, z innymi, nie? Może kiedyś. Zależy od oferty. Wiesz, o co chodzi? A masz kogoś, z kim byście mogli dwóch na dwóch? No ja bym was zestawił z braćmi. No bo są braci tyburscy, ja właśnie. Mocni, mocni są. To. No wy też. Kurwa, chłopie. Nogi robimy i teraz. Taka walka powinna być na Narodowym, no. No. To jest bracia tak. Na braci. Nie no to byłaby dobra walka w chuj, bez kitu. Tyburscy kontra bracia Simao byłoby zajebistą walką akurat. A nie na psychę tak zwane. Nie, no kurwa, nie macie psychy na to, kurwa, właśnie. Nie, no wiesz, to wszystko zależy od wielu czynników, ale kurwa, Tyburscy są mocni, ale właśnie chyba o to chodzi, nie? Żeby to i też wyglądało, tylko że kurwa nie ma konfliktu, wiesz. No wiesz, żeby się on, kurwa, ja myślę, że i wy, i oni macie tak krótki ląd, że to wystarczy jedno nieodpowiednie słowo i... I jeszcze ty tam coś, kurwa, podkręcisz ja obok i kurwa i się zacznie. Tego jestem, nie? No. Dobra, co, poprosimy o ostatnie wideo? Tak, poprosimy o ostatnie wideo. Żadnych kłótni, nie żadnych takich spin. Dokładnie, pojawiają tylko się... po prostu zrobienie z rudego marmolady w oktagonie, tylko tyle. Nie no, jeżeli już mówimy o tej marmoladzie, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z tego co słyszałem, doszły mnie takie słuchy, że w tym roku Tłusty Czwartek oficjalnie przeniesiony na sobotę 6 marca. Ale za tym i rudy. No to była dobra waleczka. Rudy też fajnie wyglądał w tej walce.
dobrze. Sikora! Ale brakuje ci siły? Nie, no mogę rozjebać, spoko. No to dawaj. Jaka siła! Bardzo przystojni mężczyźni. No ja 7,7 ważę. No to kurwa, lekko. Ale chujowo, że nie dajcie tu szola tylko jakiegoś psa, nie? No ale spokojnie, no to pierw sobie jego psa wbija, potem tu szola. No to jak będzie miał lepszą satysfakcję, że jego pies dostanie na dziurę, a potem tu szol, no to idzie. Jak to jest mieć wsparcie od swoich przyjaciół? Wspaniałe! Kto miał wiedzieć, ten wiedział, nie? No jak to jest mieć takie wsparcie? No zajebiste, ja tam chłopaków kocham, my się cały czas tak ciśniemy, nie? No tak to wygląda u nas, ty Ulfik dobrze wiesz, jak to wygląda. Wiem. No, ale wiesz, no tak podciągnąłem z tego szota. Słuchaj, Pączek, ja mam takie pytanko, bo ty miałeś dwie walki. Jedną z Rudym wygrałeś, pewna jednogłośna decyzja. Tak. A druga walka z Dawidem Malczyńskim, przegrałeś przez trójką nogami. Dobrze? Totalnie źle, druga walka. Tak. No. I czy ty nie miałeś coś takiego, że po tej porażce chciałeś się odkuć? Tak, tam to mi chodziło trochę gdzieś za tobą, że kolano mi pokrzyżowało plany, bo ja cały czas byłem w treningu i planowałem cały czas trenować. Mhm. No ale gdzieś tam trzy razy w sumie zwichnąłem kolano. No i to już nie było to samo. Przez rok tak naprawdę... Przez rok następny odczuwałem to, nie? Więc no to trochę ostudziło moje zapędy, powiedzmy, nie? Okay. Wiecie co, ja bym jeszcze tylko chciał tak wspomnieć, bo tutaj jest część osób, co były te gale w Hiltonie, nie? One były najlepsze moim zdaniem. O Jezus, to były mocne czasy. Pamiętacie, była taka sytuacja, że ktoś się zaciął w windzie przed... prezentacją tak. zawodników, tak? Alan chyba, tak? Chyba Alan, no. My się kiedyś zaczęliśmy w windzie. Nie gadajmy o tym, nie gadajmy o tym. Ej, ty też byłeś wtedy? Wojtek też był, to było w Poznaniu. Nie było wtedy, nie? Było w Poznaniu, nieważne. Nie no, opowiedzcie ale... Nie no, dawajcie. No, co, czemu nie? Ale dlaczego nie? No? Co w windzie zostaje? A, okej. Okay. To jest długa historia. Ciężki melarz to był. Ale w ogóle tam takie uniwersum w tej windzie się zaczęło, że jak ten gość przyjechał nas z tej windy, wiecie co, wyciągnąć... Ono szalał. Ono szalał. Pokédex. Pokédex cały. Big Jack był, ja, ty... Mega Big Winek teraz jest modne. Ale nie, trzeba przyznać, że te gale, te hiltonowskie miały klimat, nie? Kostkarki do lodu na korytarza. Tak. Były, no. Co panowie, słuchajcie, będziemy... Ja bym tak podsumował, co wam się najbardziej w Fejmie podobało? Mi chyba gala, właśnie te gale w Hiltonie, Fejm 10, to było aftery. Coś pięknego, nie? Ja pamiętam... Ja byłem na takiej jednej gali, tylko nie wiem jaki to był numer gali, ale wtedy walczył właśnie Mateusz Murański z Arkiem Tańculą i walka bokserska była tego Normana chyba, tak? Normana z Kasiuszem. To była dobra gala, fajnie się to oglądało w tym Hiltonie. Bo wtedy były takie prywatne gale przez COVID, nie? Że nie mogli dużych obiektów mieć. Słuchajcie, jak była gala Fame 10, strasznie ona 10, się wtedy okay. Później skończyła. I Casio dawał strasznie dużo wywiadów, ja z nim robiłem wywiad i on wtedy sobie tam popijał Proper 12, nie? Tak, był taki fajny wywiad. Tak, taki, i on, no. Im dalej wywiad, tym był bardziej najebany. I jeszcze najlepsze jest to, że dosłownie przed nami trwał after, bo tam, gdzie był Media Room, potem był... Była ta salka. Tak, i trwał after i tam normalnie słychać jeszcze muzykę. Piękne to były czasy, piękne czasy przed nami, za 3 dni, słuchajcie. Wielka gala. Od Koszalina do PGE Narodowego. Tak, 2251 chyba jeden dni, słuchajcie, tyle minęło do dzisiaj od pierwszej gali Fejmu. My wam za to też dziękujemy, że jesteście z nami, że nas wspieracie, no bo to... To do nas, widzowie! Taka głupia formułka, no ale to dzięki wam jesteśmy. Zaprosimy jeszcze widzów do zakupu biletów. Tak, i także... Tak, kupujcie bilety, widzowie, wiadomo. Zobaczymy, co Sergiusz na Instastories wrzucił. Ja mam w ogóle takie wrażenie, jak za każdym razem patrzę na tego Olejnika, że on jest taki, kurwa, niezaradny. Nawet ten jego wzrok tak mówi na zasadzie, kurwa, nie wiem, jak mam się teraz zachować, a pokażę mu faka, nie? Chciałem dzisiaj poddymić, ale niestety pniaki mi nie pozwoliły, więc jeśli ty chcesz mieć pniaków Kiry, no to wbijaj tutaj do Major Security. Żubik! Kurde, jaki Sergiusz się tam milutki zrobił teraz przy pniakach. Normalnie to kurwa matki z zapalniczkami, a przy pniakach to dzień dobry, panie pniaku. Może panu klienta załatwię, panie pniaku?
A może żółwika jeszcze, kurwa, zbijemy, panie pniaku? To już Sergiusz o zapalniczkach zapomniał. Ale wiecie, o czym wy zapomnieć nie możecie, a wręcz przeciwnie, pamiętać musicie, że...